Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na webinarze przygotowanym przez Santander Biuro Maklerskie. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i pracuję na stanowisku analityka w zespole doradztwa inwestycyjnego. Ze względu na to, co dzieje się obecnie na rynku, na dynamikę zmian zarówno na rynkach finansowych, jak i w samej gospodarce, ta potężna niepewność, która się pojawiła, przygotowaliśmy dla Państwa prezentację, aby trochę więcej opowiedzieć o tym, gdzie obecnie się znajdujemy i co nas czeka w najbliższym czasie. Zanim oczywiście przejdziemy do poszczególnych slajdów, gdzie będę się starał Państwu nakreślić szeroki obraz tego, co obecnie ma miejsce, kilka kwestii technicznych. Na początku oczywiście niezbędny disclaimer i tutaj od razu dodam kilka słów od siebie. Będą mogli Państwo przez cały czas trwania transmisji zadawać pytania, a ja na te pytania odpowiem na samym końcu prezentacji. Na wszystkie pytania postaram się Państwu odpowiedzieć. Jeśli zabraknie czasu nam w ramowym, takim dwugodzinnym, bo na tyle jest przewidziana transmisja czasie, to będzie nagrana jeszcze część offline. I następnie zostaną umieszczone linki na naszych stronach internetowych, gdzie na te pytania, na które nie udało mi się odpowiedzieć w pierwszej części, znajdą Państwo odpowiedź w drugiej. Natomiast ze względu na to, że jest to materiał adresowany do szerokiego grona klientów, nie tylko do klientów biura maklerskiego, wszelkie pytania, które Państwo będą mi zadawać, proszę, aby dotyczyły raczej kontekstów makroekonomicznych, branż. Nie będę Państwu w stanie udzielić odpowiedzi na żadne pytania dotyczące tego, czy należy kupować, jak wygląda sytuacja konkretnej spółki i tak dalej, gdyż to już zahaczałoby o doradztwo inwestycyjne. Jeśli nawet takie pytania się pojawią, no to po prostu one zostaną usunięte. W kwestiach technicznych to byłoby na tyle i przejdziemy teraz do początku prezentacji. A tak naprawdę powinniśmy zastanowić się, czy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie znajdował się rynek akcji przed wybuchem epidemii. Czy było drogo, czy kończył się cykl koniunkturalny, czy może jesteśmy w środku jego trwania, a rynki wcale nie znajdowały się na wysokich poziomach. Najlepiej obrazują to pewne wskaźniki, które pozwalają określić względną wartość rynku versus realna gospodarka. Można znaleźć dwa najczęściej spotykane do tego wskaźniki. Jeden ilustruje to, ile godzin pracy za przeciętną pensję, za średnie wynagrodzenie jest potrzebne, aby kupić jedną akcję S&P 500. Oczywiście tutaj akcja jest w cudzysłowie, bo nie możemy kupić jednej konkretnej akcji, ale potrzebujemy tego wskaźnika do obliczenia pewnego stosunku i poznania pewnych wartości. Oczywiście możemy tą symulację dokonać zarówno dla indeksów amerykańskich, niemieckich czy polskich. Jak Państwo widzą, dosłownie moment przed wybuchem epidemii, wybuchem pandemii koronawirusa, która spowodowała silne zawirowania na rynku, Amerykanin musiał średnio pracować prawie 126 godzin, aby móc kupić jedną akcję S&P. Jak to wygląda historycznie? Ostatni znany nam kryzys związany z rynkiem nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Szczyty były ustanowione przy wartości około 80 godzin, bańka dotkomowa to jest mniej więcej 100 godzin, a ostatnie kryzysy z lat 70. to jest raptem 35 godzin. Trochę inaczej, aczkolwiek dość analogicznie wygląda to w przypadku niemieckiego DAX-a. Tutaj mam wykres sprzed pół roku, dlatego na końcu jest dodana strzałka, która pokazała, gdzie zawędrował niemiecki DAX w lutym tego roku. W latach 60. było to mniej więcej 400 godzin. Szczyt bańki dotkomowej to jest około 500 godzin, jeśli chodzi o kryzys finansowy trochę mniej, 450. Obecne poziomy, czy poziomy z początku tego roku wynosiły mniej więcej 700 godzin. Czyli można powiedzieć, że relatywnie rzecz ujmując było drogo i rynki znajdowały się na wysokich poziomach. Ponadto warto zobaczyć
czy zastanowić się nad pewnym wskaźnikiem, który pojawiał się na rynku dość często. Jest to może dość skomplikowana rzecz, ale postaram się dość prosto ją wytłumaczyć. To jest taki sygnał, który do tej pory za każdym razem, gdy pojawił się w gospodarce, pojawił się na rynkach finansowych, za każdym razem się sprawdzał. A mianowicie chodzi tutaj o odwrócenie krzywej dochodowości. Nazwa straszna, natomiast w prostych słowach chodzi tu o taką sytuację, która wydaje się trochę nienormalna w warunkach takiej zdrowej ekonomii, gdzie instrumenty dłużne o długim terminie zapadalności, na przykład 10 lat, mają niższą rentowność od instrumentów krótkoterminowych. Zazwyczaj to powinno być na odwrót. Mamy dłuższy termin, większe ryzyko i tym samym spodziewamy się wyższego zwrotu z tej inwestycji. Do odwrócenia krzywej dochodowości dochodziło kilkukrotnie na rynku, i dawała ona za każdym razem sygnał, że zbliża się recesja. Tylko te sygnały były o tyle nieprecyzyjne, że trudno było je dokładnie osadzić w czasie. Czasami było to kilka miesięcy, czasami było to kilkanaście miesięcy. I głośno o tym się zrobiło w połowie ubiegłego roku. I to był taki predyktor tego, że może się pojawić recesja. Tu jest ten sam wskaźnik zobrazowany versus indeks S&P 500. I jako spread, czyli różnicę między długoterminowym papierem a krótkoterminowym papierem dłużnym, wybrano 10-letnią obligację skarbową versus 3-miesięczny bon skarbowy. Te okresy, gdzie średnia schodzi poniżej zera, jest na czerwono, są to okresy, gdy rentowność krótkoterminowego instrumentu jest wyższa od rentowności instrumentu długoterminowego. Gdzie to się, kiedy na rynku taka sytuacja zachodziła? Mniej więcej zaraz przed pęknięciem bańki dotkomowej, na chwilę przed rozpoczęciem kryzysu na rynku nieruchomości, który pociągnął za sobą kryzys finansowy. No i taka sytuacja miała miejsce mniej więcej w połowie ubiegłego roku, kiedy to trwały jeszcze negocjacje umowy handlowej na linii Stany Zjednoczone, Chiny. Na koniec dość taka rzecz, bym powiedział, znamienna. Często mówi się, że na rynkach finansowych najczęściej nastrojowo mylą się dziennikarze czy też ekonomiści. Chodzi tutaj o to, że to są takie grupy, które doskonale bazują na nastroju rynkowym, w takim sensie, że potrafią wyłapać jego skrajną euforię czy skrajny pesymizm. To, co Państwo widzą na wykresie, to jest okładka chyba najbardziej uznawanego, renomowanego na świecie czasopisma ekonomicznego The Economist. Czemu ona jest ciekawa? Ta okładka pojawiła się bodajże w styczniu bądź w lutym, już nie pamiętam dokładnie numeru, z którego miesiąca było to czasopismo, aczkolwiek z początku tego roku. Big Tech $2 trillion Bull Run. Chodziło o tą niesamowitą hossę, która związana była ze spółkami technologicznymi, skrót FANG. Przede wszystkim chodziło o Apple'a, Amazona, Microsoft, ale również Facebook czy Alphabet, czyli właściciela przeglądarki Google. Dlaczego ta układka jest znamienna? U szczytu hossy dotcomowej czy bańki dotcomowej The Economist zrobił praktycznie identyczną okładkę w swoim wydźwięku. Próbowałem ją dla Państwa znaleźć, no aczkolwiek mówi się, że w internecie można znaleźć wszystko, natomiast materiały sprzed 20 lat już nie tak do końca, ale wydźwięk tej okładki był mniej więcej taki, że gospodarka amerykańska wchodzi w nową erę, technologiczna zmiana. Oczywiście to wszystko było związane z tym szczytem czy końcem hossy dotcomowej. Dlaczego to jest istotne? To był taki predyktor, że mamy pewien skrajny nastrój. Innymi słowy, rynek relatywnie był drogi. Mieliśmy wskaźniki pokazujące, że może kończy się faktycznie cykl koniunkturalny i powinna rozpocząć się recesja, i dodatkowo ten papierek lakmusowy jako okładka The Economist. Na rynku mówi się o tym, że występuje coś takiego jak czarny łabędź. Co roku różne firmy inwestycyjne próbują przewidzieć, co może być czarnym łabędziem. Oczywiście jest to z góry skazane na niepowodzenie, bo czarny łabędź w definicji to jest wydarzenie, o którym nikt nie wie,
które spowoduje pewne zmiany na rynku. Oczywiście tu nie należy myśleć tylko o rynku finansowym. Tu chodzi o coś, co skończy cykl koniunkturalny i tym samym dokona pewnych zmian w gospodarce realnej. W 2008 roku tym czarnym łabędziem było bankructwo banku inwestycyjnego Lehman Brothers. I w każdym okresie można znaleźć ten czynnik, który tak naprawdę jest tylko katalizatorem zmian, bo sam w sobie niekoniecznie musi wywołać takie skutki, jeśli nie powstałby na końcu cyklu koniunkturalnego. I tym czarnym łabędziem w 2020 roku była pandemia koronawirusa, już określonego przez WHO jako COVID-19. Kilka informacji wstępnych. Jeśli chodzi o COVID-19, na początku był on bardzo często porównywany, czy wręcz mylony z grypą. Poszczególni włodarze krajów, czy azjatyckich, europejskich i na końcu z prezydentem Trumpem na czele, mówili o tym, nie zajmujmy sobie głowy w ogóle koronawirusem, na grypę umiera więcej osób. Więc zobaczmy twarde dane i porównajmy te dwie infekcje. Bo cały problem, który ja identyfikuję jako analityk, jako doradca inwestycyjny teraz, to problem z analizą danych. Jeśli chodzi o grypę, jest ona przede wszystkim mniej zaraźliwa od obecnej epidemii koronawirusa. R0 number to jest liczba osób, która zostaje zarażona w zetknięciu z osobą chorą. W przypadku grypy jest to 1,3. Obecne dane pokazują, że w przypadku COVID-19 to jest nawet 2,5 nowe osoby zarażone, choć niektóre szacunki, niektóre badania wskazują, że te liczby mogą być nawet dwukrotnie większe. Kolejna istotna rzecz to hospitalization rate, czyli ilość osób, które musi być hospitalizowane w szpitalu. W przypadku grypy raptem 2%, w przypadku COVID-u prawie 20%. No i ostatnia rzecz, chyba najbardziej znacząca. Case fatality rate, czyli poziom tego, jak dana choroba jest śmiertelna. W przypadku grypy jest to poniżej 1 promila. W przypadku COVID-19 Światowa Organizacja Zdrowia podaje na razie, że jest to między 1 a 3,5%, choć tak naprawdę, jeśli zobaczymy dane przedstawiane w różnych portalach, choćby tak jak tutaj u źródła na Worldometers, musimy porównać ilość zgonów do ilości osób, które są wypisane ze szpitala, czyli wyleczone, i na chwilę obecną śmiertelność wynosi 21%. Natomiast taka analiza przypadków choćby z Chin pokazuje, że ona prawdopodobnie spadnie. Być może utrzyma się na takim poziomie jak dotychczasowe znane nam pandemie czy epidemie, jak choćby epidemia wirusa SARS, która ustabilizowała się na poziomie 10%. Czyli wiemy, że jest to choroba znacznie bardziej zajadła. Jest to choroba, która powoduje większe obciążenie służby zdrowia, większą śmiertelność, zwłaszcza wśród pacjentów z grupą ryzyka. No i jest także bardziej zaraźliwa od samej grypy. Epidemia rozpoczęła się, jak Państwo doskonale wiecie, w mieście Wuhan w Chinach i stamtąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Powstały kolejne ogniska epidemiologiczne. Tym następnym ogniskiem po Chinach była Korea Południowa, równolegle Iran i Włochy. Włochy, czy raczej nawet można by szerzej powiedzieć Tyrol, bo z Tyrolu się to rozprzestrzeniło na Austrię, Niemcy czy Francję. Następnie Stany Zjednoczone, ale również teraz widzimy rozwój tej pandemii w kolejnych krajach, jak choćby w Ameryce Południowej, czy na kolejnych kontynentach, jak w Ameryce Południowej czy Afryce. W momencie, gdy mamy tak wiele skupisk epidemiologicznych, jest pewien problem, który jest związany z ewentualnymi powtórnymi epidemiami w danym kraju, który już sobie poradził z samą epidemią. Dotyczy to w tym momencie Chin, Japonii, Hongkongu czy Singapuru, które notują już wzrosty ponowne zachorowań i muszą wprowadzać pewne kroki, restrykcje, izolacje. To, co już miały i przezwyciężyły, i trochę muszą do tego wracać. Z tego względu, że obecnie pacjentów czy chorych jest tak dużo, że trudno określić, skąd przybywają i czy przypadkiem osoba, która przyjeżdża z zagranicy, czy nawet obywatel wracający do kraju, nie jest z powrotem chory. Z tego względu, że ta choroba jest tak poważna i powoduje przeciążenie służby zdrowia,
rządy poszczególnych krajów muszą podejmować pewne działania. Tutaj dosłownie dłuższą chwilę poświęcę na tym slajdzie, aby uzmysłowić i pokazać Państwu, jak może wyglądać dalszy czas trwania tej choroby, bo niestety musimy tyle czasu poświęcić pandemii, bo od niej będzie zależało to, co się dzieje w gospodarce, co się będzie działo na rynkach akcyjnych itd., itd. Ze względu na to, że ten hospitalization rate jest tak wysoki w przypadku epidemii koronawirusa, dochodzi za każdym razem do przeciążenia służby zdrowia. Te dramatyczne obrazki, które były widoczne i w Wuhan, następnie w Lombardii, w niektórych szwajcarskich kantonach czy w Hiszpanii, na rynku polskim czy w Polsce na szczęście jeszcze nie były widoczne. Natomiast ta symulacja to są różne dystrybuanty rozkładu normalnego. O co chodzi, bo skomplikowana nazwa, ale w skrócie można powiedzieć tak, że rozkład normalny jest to bardzo ciekawa zmienna statystyczna i ona pokazuje, w jaki sposób rozwija się choroba. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby trochę więcej na ten temat się dowiedzieć, rozkład normalny to jest na przykład rozkład wzrostu w populacji danych krajów czy na świecie i szczyt tego rozkładu to jest najczęściej występująca cecha. W przypadku kobiet to jest wzrost rzędu 1,65 m. W przypadku mężczyzn to jest około 1,80 m. No i jak Państwo pewnie się domyślają, to jest najczęściej występująca cecha. Zarówno osoby niższe, jak i wyższe to są cechy występujące rzadziej. Dlaczego jest istotny kształt tego rozkładu? Bo pozwala nam szacować, co dzieje się obecnie na bieżących danych, ale może o tym za chwilę. Jak Państwo widzą, to są symulacje przygotowane przez doradców Światowej Organizacji Zdrowia, które zostały opisane w artykule tygodnika Polityka, źródło mają Państwo poniżej. Chodzi o to, że przy maksymalnej izolacji, takiej, gdzie izolujemy mniej więcej 80% społeczeństwa, silniejszej tak naprawdę niż obecnie w Polsce, dochodzi do spłaszczenia tego rozkładu i tym samym mamy znacznie mniejszą liczbę zachorowań. W związku z tym system opieki zdrowotnej jest przeciążony, ale nie tak bardzo, jeśli nie podejmowano by żadnych działań. Natomiast mamy także pewien minus, głównie dla gospodarki. Epidemia trwa dłużej i wychodzenie z samej epidemii trwa dłużej. To jest o tyle istotne, że pozwoli nam prognozować albo starać się prognozować, jak długo powinna trwać izolacja, jakie kroki dalej powinny podejmować władze danego kraju, a nam, w sensie mnie jako analitykowi czy moim kolegom po fachu, pozwoli to zobaczyć, co dalej się będzie działo z gospodarką. Można taką prostą grafikę wyrysować, która wydaje się sprawdzać, czyli wybuch epidemii w danym kraju powoduje przymusową izolację, tą, o której choćby polski minister zdrowia mówił, czyli 80%, to oczywiście wielu pewnie z Państwa odczuwa na własnej skórze, powoduje spadek aktywności gospodarczej, a to jest droga do recesji. Koniec epidemii to jest początek ożywienia gospodarczego i tym samym początek nowego cyklu koniunkturalnego. W związku z tym należałoby teraz odpowiedzieć na pytanie, czy rozpoczęła się recesja i czy zakończył się cykl koniunkturalny. W związku z tym, że wszystko jest tak dynamiczne, pandemia postępuje błyskawicznie, zmiany na rynkach finansowych są błyskawicznie, mamy pewne poślizgi z danymi. W sensie dane spływają z pewnymi tygodniowymi czy miesięcznymi opóźnieniami, więc nie wszystko jeszcze jest widoczne. Natomiast dzień przed tą prezentacją już pojawiły się pierwsze twarde dane, które pozwalają odpowiedzieć na to pytanie. Zacznijmy od tego, co dzieje się na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Widzą tutaj Państwo wykres, przeszło ponad 50-letni wykres cotygodniowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. To jest tak naprawdę dana, która nie jest może tak istotna i analitycy nie przyglądają się uważnie tym odczytom. Natomiast w ostatnich tygodniach ona rozpala rynki, bo doszło do pewnych niespotykanych do tej pory wydarzeń. Podczas kryzysu finansowego
Co tydzień zgłaszało się 600, 700, maksymalnie 800 tysięcy osób po zasiłek dla bezrobotnych. Ostatnie trzy odczyty na tym wykresie są już tylko dwa uwzględnione, gdyż prezentacja była trochę wcześniej przygotowana. W 20 marca mieliśmy 3,3 miliona Amerykanów, którzy zgłosili się po zasiłek. Pod koniec marca było to 6,5, następny odczyt wynosił 6,5, też okolice 6,5 i w kolejnym tygodniu, czyli w bieżącym tygodniu, tak naprawdę jutro poznamy następną dane. No łatwo to zinterpretować, że jest to skala niespotykana do tej pory. Drugą miarą, jeśli chodzi o amerykański rynek pracy, to jest tak zwany non-farm payrolls, czyli pozarolnicza lista płac. To jest dana zbierana przez miesiąc i pokazuje, ile miejsc pracy zostało utworzone w gospodarce amerykańskiej w sektorach pozarolniczych. Tu mamy znowu pewien poślizg w tych danych, ponieważ tak naprawdę tąpnięcie było widoczne dopiero w ostatnim tygodniu marca. Natomiast spadek wynosił 700 tysięcy. On oczywiście jest zdecydowanie głębszy, ale to zobaczymy dopiero w danych, które będą publikowane w okolicach majówki. No i pierwszy z takich modeli pokazujących, czy rozpoczęła się recesja, to jest model oparty właśnie o stopę bezrobocia. Stopa bezrobocia to jest ta ciągła linia i w sytuacji, gdy stopa bezrobocia rośnie i przebija średnie kroczące, zwłaszcza tą trzyletnią średnią kroczącą, historycznie od lat 50. za każdym razem był to sygnał rozpoczynającej się recesji. Ten wykres jest po pierwszym odczycie wniosków o zasiłki bezrobotnych z 20 marca. Obecnie pewnie ta stopa już wynosi okolicach 10%, czyli rynek pracy pokazuje, że w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się recesja. Tutaj widzą Państwo kolejną daną związaną z rynkiem pracy, oficjalne dane Fedu, a dokładnie oddziału w St. Louis. Pomimo tego, że w zeszłym tygodniu była publikowana kolejna liczba wniosków, to dane nie zostały odświeżone, są to dane na bodajże 8 czy 9 kwietnia, ale one pokazują, że w dwa tygodnie wyparowało, albo inaczej, w dwa tygodnie więcej osób zawnioskowało o zasiłek dla bezrobotnych niż przez cały kryzys finansowy. I na koniec ciekawa estymacja dokonana przez europejski podmiot, przez europejski Deutsche Bank. Liczba miejsc pracy, która została utworzona w gospodarce amerykańskiej od 2008 roku, wyniosła nieco powyżej 20 milionów, około 22 milionów. Dotychczasowe trzy odczyty wniosków o zasiłki dla bezrobotnych i estymowany odczyt jutrzejszy, który według ocen ekonomistów, analityków może wynieść kolejne 6 milionów, spowoduje, że w przeciągu jednego miesiąca wyparowały miejsca pracy, które zostały stworzone w gospodarce amerykańskiej przez ostatnich 11 lat. Rynek amerykański jest zupełnie inny od rynku polskiego. Jest zdecydowanie bardziej elastyczny, nie mamy tam urlopów macierzyńskich, nie mamy tam chorobowego, nie ma też okresów wypowiedzenia umowy. Więc rynek amerykański i wzorem jego odpowiednik rynek kanadyjski to są te najbardziej elastyczne rynki pracy znane mi, gdzie te zmiany są widoczne natychmiastowo. I zobaczmy, jak to wyglądało w stosunku do pozostałych znanych nam kryzysów. Na czerwono na slajdzie są moje szacunki. Dane pochodzą z Europejskiego Urzędu Statystycznego i Banku Światowego. Pokazują poziom populacji w poszczególnych latach, tak aby można jakoś porównać ten ubytek miejsc pracy z ubytkiem miejsc pracy podczas wielkiego kryzysu gospodarczego z lat 30. ubiegłego wieku, czy choćby ostatniego znanego nam kryzysu finansowego. W przypadku ostatniego kryzysu ten ubytek to był mniej więcej 7 milionów do całości społeczeństwa amerykańskiego. Oczywiście powinniśmy tutaj policzyć do liczby osób pracujących w wieku produkcyjnym, ale już proszę mi wybaczyć to uproszczenie. Przeszło 10 lat temu, było to 2,3%, niecałe 100 lat temu było to 1,5%. Obecnie w jeden miesiąc 7,5%. To pokazuje pewną skalę zjawisk, które
się tworzą, które się dzieją. Pewne szacunki pokazują, że tym samym stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych może sięgnąć 10, 12, a nawet i do około 20%, jeśli tak dalej będzie to postępować. Następne dane, które pozwalają nam z pewnym wyprzedzeniem zobaczyć, co dzieje się w gospodarce, to tak zwane wskaźniki PMI. Wskaźniki PMI to jest nic innego jak ankieta wśród menadżerów odpowiadających za zakupy do firm, czyli za logistykę, bo uważa się, że w logistyce te zatory są widoczne jako pierwsze. Dość dobrze one funkcjonują i pozwalają zobaczyć przyszłą ścieżkę zmiany PKB, czyli produktu krajowego brutto, w języku angielskim to jest jako GDP, czyli Gross Domestic Product. W każdym bądź razie ostatnie odczyty widoczne dla czterech europejskich gospodarek to są olbrzymie tąpnięcia. Tąpnięcia większe niż za czasów kryzysu finansowego i one pokazują, że ten spadek PKB, to jest prawa skala, powinien wynieść co najmniej 3%. Teraz po opublikowaniu prognoz przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy już precyzyjnie możemy określić poziom tego spadku. Ostatnio pokazał szacunki Bank Centralny Francji, który stwierdził, że gospodarka francuska skurczy się kwartał do kwartału o 6% i jest to największe tąpnięcie w gospodarce od czasów II wojny światowej. Wspomniałem o najświeższych danych, czyli prognozach publikowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. On przygotowuje te prognozy cyklicznie dla wszystkich gospodarek na świecie i stref ekonomicznych na świecie. I co jest ciekawe, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczywiście powiedział to, co wszyscy wiedzą, czyli że prognoza jest obciążona olbrzymim błędem ze względu na wielką niepewność, ale wskazał, że w związku z pandemią koronawirusa gospodarka światowa powinna się skurczyć o 3% w 2020 roku. Naturalne jest to, że później nastąpi gwałtowne odbicie, ale istotne jest też to, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy stwierdził, że jeśli pandemia przeciągnie się na kolejny kwartał, czyli na trzeci kwartał tego roku, to zabierze kolejne 3 punkty procentowe, a jeśli wystąpi jeszcze w 2021 roku, to zabierze kolejnych 5 punktów procentowych. Dla porównania, światowa gospodarka praktycznie nie odczuła, czy inaczej nie skurczyła się podczas kryzysu finansowego. No i te same prognozy już są dostępne w podziale na poszczególne kraje. Gospodarka Stanów Zjednoczonych powinna się skurczyć o 6%, gospodarka strefy euro 7,5%, gospodarka włoska 9%, gospodarka chińska spowolni do raptem 1% i tak dalej. Jest jeszcze jeden ciekawy wskaźnik tworzony przez Bloomberga, czyli jest to potężny serwis informacyjny, który posiada swoją komórkę zajmującą się pewnymi modelami makroekonomicznymi i Bloomberg opracował własny wskaźnik recesji. W tym wskaźniku zbiera kilka danych statystycznych, no i do tej pory udało się dwukrotnie temu wskaźnikowi dobrze przewidzieć to, co działo się w gospodarce realnej. 2000 rok, a następnie 2008 rok, wartości tego wskaźnika osiągnęły 100%, czyli wskazały, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Stanach Zjednoczonych rozwinie się recesja. To jest odczyt sprzed kilku dni, wartość uderzyła do 100%, czyli to samo, co działo się wcześniej. Następny wskaźnik, już może mniej istotny, wskaźnik nastroju konsumentów tworzony przez Uniwersytet Michigan, też pokazuje najniższe odczyty, najmniejszą pewność konsumentów od lat 80. No i na koniec coś z rynku polskiego. W przypadku rynku polskiego mamy duże poślizgi, jeśli chodzi o dane bezrobocia, spadku aktywności, to wszystko zostanie opublikowane z pewnym opóźnieniem. Natomiast jedne ciekawe informacje można już znaleźć. To jest ankieta przeprowadzona przez na zlecenie Puls Biznesu. Ankieta dotycząca tego, ile czasu firmy są w stanie zachować swoją płynność, regulując zobowiązania, nie zwalniając pracowników. Co jest istotne, praktycznie niezależnie od branży, w każdej branży 25% firm stwierdziło, że jest w stanie wytrzymać maksymalnie 1 miesiąc. Ta ankieta była przeprowadzona około 2 tygodni temu, co oznacza, że do końca kwietnia
będzie w stanie, 25% firm nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań, utraci płynność, więc będzie zmuszona do pewnie jakiejś restrukturyzacji, może zwolnień pracowników, może cięcia pensji, może różnych programów pomocowych. Ale gorsza jest ta kolejna jakby ścieżka, czy kolejny słupek, trochę źle zeskalowany, bo powinien być tu jeszcze przedział między 1 a 2, 2, 3 miesiące, ale to już może zostawmy. Do końca czerwca mniej więcej 2/3 firm nie udźwignie tych problemów, które są teraz w gospodarce. Więc cała masa wskaźników pokazuje, że rozpoczęła się recesja. To jest, myślę, dość już jasne. I działania, które są podejmowane przez rządy poszczególnych krajów, mają na celu osłonięcie tych firm, aby złagodzić czy maksymalnie zamortyzować skutki tej recesji. I to pytanie, które zadaje sobie każdy Polak, czy tak naprawdę każda osoba na świecie, jest to, kiedy wszystko wróci do normy, a tym samym, kiedy zacznie się ożywienie gospodarcze, kiedy będziemy mogli dalej żyć tak, jak choćby w styczniu tego roku. Zacznijmy od schematu cyklu koniunkturalnego. To jest moje opracowanie, ale mniej więcej pokazuje to, co odpowiada pewnym modelom makroekonomicznym, książkowym, natomiast zmiany są tutaj bardziej dynamiczne, odpowiadające faktycznym zmianom na rynku. Przyjmuje się, że cykl gospodarczy trwa, faza wzrostu w tym cyklu gospodarczym trwa mniej więcej 7 lat, czyli od szczytu koniunktury do szczytu koniunktury mamy cykl 7-letni. Oczywiście to jest jakieś książkowe uproszczenie, natomiast można stwierdzić jedno. Ta faza ożywienia i faza wzrostu trwa znacznie dłużej od fazy recesji. Recesja, kryzys gospodarczy, on jest szybki, dynamiczny i ma na celu tak naprawdę oczyszczenie gospodarki z najmniej efektywnych firm. Więc na chwilę obecną, po slajdach, które przed chwilą Państwu pokazałem, możemy stwierdzić, że rozpoczęła się recesja. No i pytanie, które należy sobie zadać, czy jesteśmy gdzieś na początku tej recesji, czy może już nawet na końcu. Kilka banków amerykańskich, tak naprawdę większość banków amerykańskich twierdzi, że mamy do czynienia z błyskawiczną recesją, która nie powinna zająć więcej niż 3 miesiące, co skłaniałoby nas do tego, że być może znajdujemy się już w fazie ożywienia. Ze względu na to, że całe zmiany w gospodarce spowodował koronawirus i pandemia koronawirusa, należałoby się zastanowić, kiedy ona wygaśnie i kiedy efekt tej epidemii przestanie ciążyć gospodarce. Pokazywałem Państwu wcześniej rozkład normalny, pokazujący, jak przyrasta liczba zachorowań i następnie jak maleje ta liczba zachorowań. Więc odpowiadając na pytanie, kiedy wrócimy do normy, myślę, że najwcześniej możemy o tym mówić, gdy przekroczymy szczyt zachorowań. Według różnych modeli w Polsce może to być koniec kwietnia, początek maja, choć w tygodniu przedświątecznym premier Morawiecki mówił o tym, że może być to nawet przełom maja i czerwca. Na antenie TVN Meteo jest dostępny ciekawy wywiad z profesorem Polskiej Akademii Nauk, matematykiem, który profesorem Tomaszem Lipniackim, który pokazuje, w jaki sposób cała epidemia może przebiegać, więc dla chętnych odsyłam w to miejsce. Natomiast całe clue polega na tym, te clue izolacji polega na tym, że żeby ograniczyć zaraźliwość wirusa. Po to, aby jeden chory zarażał nie więcej niż jedną osobę. Wtedy osiągamy stabilizację, wtedy słupki zachorowań przestają narosnąć, wtedy mamy szczyt układu, wtedy mamy szczyt tego układu normalnego i następnie zaczynają one spadać, gdy jeden chory zaraża pół zdrowej osoby. Innymi słowy, dwóch chorych zaraża jedną, czyli mamy 50% spadek dynamiki. I w momencie, gdy dojdziemy do poziomu takiego, który był już widoczny w Chinach, czyli w momencie, gdy mamy pojedyncze przypadki osób chorych, gospodarka wraca do normalności. Miasto Wuhan otworzyło się tydzień po tym, jak nie odnotowano już żadnego nowego przypadku
powoli wraca do normalności, choć nie wszystko jeszcze działa tak jak przed epidemią. W związku z powyższym, bazując na tym modelu matematycznym przygotowanym przez profesora, powrót do normalności w Polsce może zająć 3 miesiące. Włoski Instytut Zdrowia mówił o tym, że najwcześniej wrócą do normalności 6 tygodni po osiągnięciu szczytu, choć dotychczasowe dane pokazują, że będzie to prawdopodobnie dłużej. Innymi słowy, jeśli szczyt zachorowań w Polsce wypadłby faktycznie w okolicach początku maja, przełomu kwietnia-maja, to musimy odczekać kolejne 3 miesiące, aż gospodarka upora się z pandemią i będzie można wrócić do normalnej aktywności gospodarczej, czyli cały maj, cały czerwiec, cały lipiec, najwcześniej sierpień, i wydaje się, że to jest raczej scenariusz, należałoby powiedzieć, optymistyczny niż pesymistyczny. Myślę, że realistyczny scenariusz wskazywałby na okolice września. Zresztą mamy totalną rozbieżność tego, co mówią politycy. Jedni politycy, tak jak na przykład premier Kanady, mówi o tym, że najwcześniej uporamy się z pandemią koronawirusa późną jesienią, gdy zostanie wynaleziona szczepionka. Z kolei, nazwijmy to, bardziej zatwardziałe, kapitalistyczne kraje, jak choćby Stany Zjednoczone, Niemcy czy Wielka Brytania, mówią o tym, że już próbują luzować pewne obostrzenia, aby gospodarka nie, mówiąc kolokwialnie, nie siadła. Tu jest pewien problem, natomiast pamiętajmy o tym, że jeśli obostrzenia zostaną zniesione zbyt szybko, to raczej będą kolejne wzrosty i będzie trzeba całą procedurę powtórzyć, a tym samym epidemia się wydłuży, a skutki dla gospodarki będą jeszcze gorsze, aniżeli jeśli nie zniesiono by tych obostrzeń zbyt szybko. Kolejny wykres, który mam dla Państwa przygotowany od banku Morgan Stanley, a tak naprawdę od szefa odpowiedzialnego za spółki biotechnologiczne, pokazuje taki kształt dochodzenia do normalności. Szczyt zarażeń w Stanach Zjednoczonych szacowany jest na połowę kwietnia, choć prawdopodobnie wypadnie on dalej, ale to o tym dopiero się przekonamy. Natomiast jeśli faktycznie szczyt osiągnięty by został w połowie kwietnia, to według tych szacunków do końca czerwca pierwsza, nazwijmy to, fala pracowników może wrócić do pracy, kolejna fala do końca sierpnia. Czyli wakacje to jest najwcześniej czas powrotu do normalności, a szkoły mogą zostać z powrotem otwarte we wrześniu. To oczywiście są kolejne problemy w związku z tym, jeśli ta krzywa się przesunie, wszystko przesunie się o kolejne miesiące w czasie. No i to, czego się obawiają wirusolodzy, czyli ewentualna, potencjalna druga fala zachorowań, jeśli koronawirus COVID-19 okazałby się wirusem sezonowym, tak jak grypa. Jak to wszystko się ma do danych, które są publikowane na co dzień? Tu mamy znowu pewien problem z interpretacją danych. Tak w ogóle dane są oczywiście powszechnie dostępne. Natomiast problem jest taki, że nie każdy potrafi dane zinterpretować w sposób właściwy, a niektórzy, myślę, wręcz celowo dane interpretują w sposób nie taki, jakby je należało interpretować. W związku z powyższym mam dla Państwa kilka wykresów. To są dane ogólnodostępne, ja natomiast wprowadziłem tutaj kilka, może nie tyle poprawek, co kilka dodatkowych wykresów czy histogramów, które pokazują bardziej miarodajnie, co się dzieje. Po pierwsze, pierwszy slajd, ilość nowych zakażeń na świecie z wyłączeniem Chin. No i wygląda na to, że teoretycznie się wypłaszcza, ale kilka rzeczy, które wskazują, że wcale nie do końca. Po pierwsze, mamy jedną obserwację przypadkową, a mianowicie tutaj Francuzi podali dane uzbierane bodajże za 2 tygodnie, więc ten słupek, gdyby został znormalizowany, byłby niżej. Poza tym widzą Państwo takie okresy, gdzie te dane spadają. Można to wytłumaczyć w sposób bardzo prosty, bardzo łatwy. Dane spadają, bo są zbierane w sobotę i niedzielę, więc otrzymujemy dane czy odczyty w niedzielę i w poniedziałek. Dlaczego są niższe? Służba zdrowia pracuje dyżurowo, część laboratoriów ma mniejszą obsadę bądź jest zamknięta, tym samym liczba przeprowadzanych testów jest niższa. Więc to nie jest tak, że na koniec tygodnia jest lepiej, tylko mamy po prostu mniej testów. Aby ten błąd wyeliminować,
trzeba porównywać dane tydzień do tygodnia, a nie dzień do dnia. Jeśli porównujemy dane tydzień do tygodnia, to widzimy, że ta liczba rośnie, ale faktycznie na razie wygląda na to, że zaczyna lekko hamować. To jest oczywiście dobrze, natomiast wczorajsza wypowiedź Światowej Organizacji Zdrowia jest jednoznaczna. Jest ona przekonana, że jesteśmy przed szczytem zachorowań na świecie. Jak to wygląda w przypadku kolejnych krajów? Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, prezydent Donald Trump uwielbia w swoich tweetach podkreślać, że it's flattering, czyli że się wypłaszcza, bo znowu mamy ładny ostatnio spadek, tylko ten spadek spowodowany jest okresem świątecznym, który w Stanach Zjednoczonych zabrał nam 3 dni, czyli piątek, sobotę i niedzielę. Histogramy tygodniowe pokazują, że wcale się nie wypłaszcza, no i dzisiaj prawdopodobnie będziemy mieli kolejne wzrosty tych danych. Jeśli chodzi o Polskę, to samo, co można dostrzec dla pozostałych wykresów, które dla Państwa przygotowałem, też teoretycznie mamy wypłaszczenie. Te wypłaszczenie znowu spowodowane jest przez ten sam czynnik, czyli przez sezonowość, nazwijmy to, czyli przez święta. Dodatkowo w przypadku Polski mamy jakieś dziwne odczyty, w sensie tak mocno skaczą te słupki, co prawdopodobnie jest związane z samą kwestiami technicznymi przeprowadzania testów. No i właśnie, porównywajmy dane w sposób właściwy. Na tym wykresie przedstawiłem pewną symulację pokazującą, jaki prawdopodobnie byłby przyrost zachorowań w Polsce, gdyby codziennie przeprowadzano tyle samo testów. Ministerstwo Zdrowia mówi o tym, że mamy wydolność na poziomie 13 tysięcy testów dziennie. Jak to się kształtowało w ostatnich dniach? W piątek było przeprowadzonych, to były dane uzyskane w piątek, 11 testów, kolejny dzień to 8,4, a niedziela i świąteczny poniedziałek to odpowiednio 5,5 i trochę ponad 4,5 tysiąca. Czyli w poniedziałek wielkanocny przeprowadzono 40% testów tego, co 10 kwietnia, a do maksymalnej wydolności systemu, czyli 13 tysięcy testów, to mamy raptem gdzieś 30%. Gdyby te dane znormalizować, czyli założyć, że byłoby przeprowadzone 11 200 testów każdego dnia i założymy, że w tych próbkach liczba chorych byłaby taka sama, to słupki prezentują się zupełnie inaczej. No i to jest pewien problem z porównywaniem danych, bo wiadomo, że politycy chcieliby jak najszybciej, aby ta epidemia się skończyła, aby wróciły dochody z podatku VAT, aby wróciła aktywność gospodarcza, aby też frustracja ludzi się zmniejszyła. To jest normalne, natomiast z punktu widzenia tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli potencjalnej recesji, jesteśmy prawdopodobnie jeszcze przed pikiem. Jutro pewnie usłyszą Państwo informacje o tym, że się poprawia i znosimy część obostrzeń. Jak widzą Państwo, to jest kwestia interpretacji danych. To jest o tyle moim zdaniem ważne, że pokaże nam horyzont i tym samym będziemy mogli w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy faktycznie ta recesja była raptem miesięczna i już jest koniec i wracamy do normalności, czy raczej jesteśmy w trakcie jeszcze oczyszczania się gospodarki i z nadzieją będziemy mogli patrzeć za parę tygodni w przód, a nie może natychmiast. Ostatnie dwa przypadki związane są z krajami, które prawdopodobnie pik zachorowań mają już za sobą. Pierwszy kraj to Włosi, tu już nawet te histogramy tygodniowe, które Państwu pokazuję, faktycznie pokazują spadek, więc można uznać, że na przełomie marca, kwietnia, czy z ostatnim tygodniem marca doszło do zakończenia, czy doszło do szczytu zachorowalności na COVID-19. Natomiast jak Państwo widzą, wcale ten rozkład nie wypłaszcza się tak jak te modele, które były wcześniej pokazywane. Izolacja we Włoszech jest duża, natomiast dyscyplina obywateli już może nie do końca. Stąd według szacunków profesora, którego przytaczałem wcześniej, te tempo spadku zakażeń z jednego pacjenta na drugiego nie wynosi 50%, a jedynie 30%. I tym samym wydłuży czas, zanim gospodarka włoska wróci do normalności. Zupełnie inaczej wygląda to w Austrii. To był drugi kraj dotknięty po
po gospodarce włoskiej obostrzeniami. No, w przypadku Austrii już wyglądało na to, że jest koniec. Jak Państwo widzą, mamy jeszcze ten prawy ogon, który na razie się zaczyna wypłaszczać. Austria to jest jeden z krajów, który zapowiada zniesienie obostrzeń i po tych słupkach widać, że to po prostu ma sens. Jesteśmy po piku, mamy spadek, można się zastanawiać nad ściąganiem obostrzeń, nad powrotem aktywności gospodarczej i tym samym można myśleć o tym, że wkrótce wróci normalność, a gospodarka odżyje. Dobrze, mówiłem sporo o tym, że jak wygląda przebieg samej choroby, samej epidemii i w związku z tym, jak cierpi na tym gospodarka. Mówiłem również o tym, co pokazują wskaźniki. Natomiast rządy poszczególnych krajów, czy władze też monetarne poszczególnych krajów, nauczone ostatnimi kryzysami, też podejmują działania, które są wręcz niespotykane historycznie i próbują maksymalnie amortyzować to, co się dzieje. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że rynki finansowe dyskontują przyszłość. Czyli chodzi tutaj o to, że z pewnym wyprzedzeniem starają się odpowiadać na pytania, co się dzieje i próbują już wyceniać to, że być może recesja się zakończyła, może była błyskawiczna. Taki scenariusz oczywiście jest możliwy i równocześnie należy stwierdzić, że z perspektywy rynków finansowych epidemia ma jeden zasadniczy jakby plus, czy szukając szczęścia w nieszczęściu. Można określić jej maksymalny czas trwania. Na chwilę obecną dwoje potentatów, z jednej strony spółka biotechnologiczna Johnson & Johnson, z drugiej strony Oxfordski Instytut zajmujący się szczepionkami, prowadzą testy kliniczne szczepionek na koronawirusa. Zarówno w przypadku oksfordzkiej jednostki, jak i w przypadku Johnson & Johnson testy mają się zakończyć we wrześniu. Jeśli udałoby się znaleźć szczepionkę, prawdopodobnie opatentowanie jej to byłaby kwestia błyskawiczna, masowa produkcja i być może pod koniec roku pierwsza część tych grup, nazwijmy to, obarczonych większym ryzykiem zostałaby zaszczepiona i to byłby moment wyznaczający powrót, definitywny powrót do normalności, a informacja o tym, że testy kliniczne zakończyły się sukcesem, to byłby dla rynków finansowych prawdopodobnie moment do zdecydowanego dyskontowania prawdopodobnie pozytywnej przyszłości. Spójrzmy na rynki akcyjne w perspektywie długoterminowej. Na tym wykresie widzą Państwo porównanie jakby kapitalizacji zbiorczej rynków akcyjnych, połowa tego to są oczywiście Stany Zjednoczone, do PKB, czyli to jest między innymi ten wykres analogiczny, który można by zastosować do pierwszego slajdu, który Państwo widzieli. Po tym dość mocnym, błyskawicznym tąpnięciu rynki znalazły się na poziomie, jakie były charakterystyczne u szczytu pęknięcia bańki na rynku nieruchomości. Można powiedzieć, zinterpretować ten wykres dwojako. Jest zdecydowanie taniej niż było na początku roku, ale porównując do 2009 roku, no można powiedzieć, że jeszcze jest tak umiarkowanie drogo. To oczywiście kwestia interpretacji. Jesteśmy zdecydowanie niżej od szczytów, ale to też nie jest tak, że rynki się zawaliły i jakby nie mają, jest takie powiedzenie na rynku finansowym, jeśli coś jest tanie, to nigdy nie znaczy, że może być tańsze. Natomiast trzeba tutaj zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy. I po pierwsze, z olbrzymią pomocą na rynek przyszedł Fed. Tutaj mają Państwo wykres balance sheet, czyli jako total asset, czyli ilość aktywów posiadanych przez Fed, czy wykreowanych przez Fed. Ilość aktywów to jest nic innego jak środki pieniężne Fedu. Jak Państwo widzą, do 2008 roku przyrastało to mniej więcej równomiernie. To miało odpowiadać przyrostowi pieniądza w gospodarce. No i w momencie, gdy rozpoczął się kryzys finansowy, Ben Bernanke uruchomił plan niespotykany do tej pory w podręcznikach ekonomii, w podręcznikach prowadzenia polityki monetarnej, rozpoczął program skupowania aktywów. W tamtym czasie z poziomu 1 biliona
dolarów, bilans Fedu skoczył powyżej 2 bilionów. Następnie mieliśmy kolejne programy skupu aktywów. No i w końcu przyszła era Janet Yellen, która zakończyła trzeci program skupu aktywów, zaczęła zacieśniać bilans, a tak naprawdę bilans zaczął na dobre zacieśniać Jerome Powell. Co się wydarzyło obecnie? Fed wstrzyknął ogromne ilości płynności na rynek, aby uchronić przed tym, co się działo w 2008 rokiem, aby uchronić przed paniką, aby zapewnić płynność bankom. Dodatkowo pokusił się o działania niestandardowe, a mianowicie na kwotę prawie 10% amerykańskiego PKB zaoferował różnego rodzaju pożyczki dla firm, dla konsumentów, aby również w ten sposób zadziałać, wychodząc nieco poza swój mandat. Dodatkowo wznowił program skupu aktywów, zrobił go w sposób nielimitowany, zaczął skupować obligacje korporacyjne o ratingach nieinwestycyjnych, czegoś, czego do tej pory nie robił. Innymi słowy, władza monetarna w Stanach Zjednoczonych pokazała, że jest zdeterminowana zrobić wszystko, aby maksymalnie zamortyzować epidemię i aby rynek odbił w kształcie litery V i wrócił na swoją trajektorię wzrostową. Według różnych projekcji balance sheet, czyli ten bilans Fedu, może wzrosnąć do 8,5 biliona czy nawet 10 bilionów dolarów w tym roku. No i to jest spojrzenie na ten balance sheet jako przyrosty w perspektywie czterotygodniowej zmiany. Gdy startował pierwszy program QE przez kilka tygodni, to były przyrosty rzędu kilkuset miliardów dolarów tygodniowo. Obecnie jest zmiana rzędu prawie 1,8 biliona dolarów. No te słupki jakby nie pozostawiają złudzeń. Oczywiście Fed poza tym ściął stopy procentowe do zera. Praktycznie za Fedem poszły pozostałe banki centralne na świecie i te programy skupu aktywów czy też cięcia stóp są jakby już powszechne na całym świecie. Natomiast nie tylko Fed wspiera rynek, wspierają rynki również poszczególne rządy wydatkami fiskalnymi, czyli mamy podwójny efekt. Stymulacja monetarna, którą przeprowadzają banki centralne i stymulacja fiskalna, którą przeprowadzają już poszczególne rządy, która również jest, jak widzą Państwo na tym slajdzie, na dość wysokich poziomach. W przypadku Stanów Zjednoczonych dotychczasowe programy to jest mniej więcej 8% PKB. Jak doliczymy ten program pożyczkowy Fedu, który był ogłoszony przed świętami, mamy wzrost o kolejnych 10%, plus Stany Zjednoczone zapowiedziały oczywiście kolejne programy stymulacyjne. Nasz zachodni sąsiad, który wyróżniał się na tle praktycznie wszystkich krajów na świecie tym, że miał zrównoważony budżet wręcz przez ostatnich 5-6 lat, posiadał nadwyżki budżetowe, w tym roku zdecydował się porzucić tą regułę. No i ten czerwony słupek pokazuje, jak duży jest wzrost tego wskaźnika wydatków rządowych do PKB. Niewidziany odkąd tak naprawdę jest historia tego wykresu, czyli od 30 lat. Tym samym rządy poszczególnych krajów pokazują, że są zdeterminowane do tego, aby zamortyzować skutki zastoju gospodarczego. Teraz skupmy się na jeszcze dłuższej perspektywie, a zwłaszcza perspektywie dla naszych rynków, dla naszego rynku krajowego, który trochę transformuje się z rynku wschodzącego na rynek rozwinięty. Mowa tutaj o polskiej giełdzie. Teoretycznie już jest nawet klasyfikowany jako rynek rozwinięty, natomiast w portfelach zagranicznych inwestorów cały czas raczej widnieje jako rynek wschodzący. I ten wykres obrazuje zależność surowców do akcji. Jest stworzony przez podzielenie dwóch indeksów, prawdopodobnie przez podzielenie Bloombergowego lub Reutersowego indeksu zbiorczego surowców do, podejrzewam, S&P 500. To nie jest istotne, który byśmy indeks nie wzięli, podobne dane otrzymamy. On pokazuje pewną zależność, która jest istotna z punktu widzenia naszego krajowego rynku. Pokazuje taką zależność, że rynki wschodzące i rynki rozwinięte rosną, ale w różnych jakby cyklach.
Gdy widzą Państwo wzrost, czy tak naprawdę na tym wykresie, gwałtowny spadek surowców do szczytu bańki dotkomowej, to był okres, kiedy to bardzo mocno zyskiwały na wartości rynki rozwinięte, tam gdzie było mnóstwo nowoczesnych technologii. Rynki wschodzące zdecydowanie mniej zyskiwały na tej hossie, gdyż w większym stopniu są obciążone surowcami. Następnie lata 2000-2009 rynek amerykański raptem odrabiał straty po pęknięciu bańki dotkomowej, a na naszym rynku, na GPW czy na rynkach wschodzących była pamiętna hossa. Obecny okres to jest znowu potężny spadek wartości surowców. Z tego względu można by powiedzieć, że ta hossa, która była widoczna na naszym rynku, była zdecydowanie słabsza od hossy choćby na niemieckim DAX-ie czy amerykańskich indeksach. No i jeśli ta analogia ma zadziałać, to oznacza, że kolejne kilkanaście lat to może być znowu gwałtowny wzrost cen surowców, a tym samym znowu rynki wschodzące powinny zachowywać się w długiej perspektywie lepiej od rynków rozwiniętych. Czy ta analogia zadziała? Oczywiście czas odpowie na to pytanie. Natomiast do tej pory te poszczególne punkty zwrotne dość dobrze na rynku działały, a obecnie ten wskaźnik, ten ratio był na najniższych poziomach. To jest oczywiście jeszcze wskaźnik przed tymi gwałtownymi zmianami na rynku, ale on był na najniższych poziomach od lat 70. Do tego popatrzmy na nasz rodzimy rynek. Jest taki prosty wskaźnik porównawczy, cena do zysku. Uznaje się, że taka średnia to jest około 15, czyli 15 złotówek płacone za złotówkę zysku. 15 to jest mniej więcej wycena, nazwijmy to normalna. Jeżeli dochodzimy do 20 czy 25, uznaje się tak, że rynek jest drogi, czy dany walor jest drogi. Natomiast jeśli schodzimy do takich poziomów, na których jest teraz indeks WIG, to ewidentnie wchodzimy na poziomy, gdzie rynek jest tani. Czyli spadł poniżej 10, natomiast oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli coś jest tanie, to nigdy nie znaczy, że nie może być tańsze. Natomiast w długiej perspektywie no, polski rynek jest najtańszy od praktycznie początku jego kapitalistycznej historii. Ten pierwszy okres należałoby w ogóle odrzucić w obserwacjach, więc jest taniej, relatywnie taniej niż w momencie kryzysu finansowego. Inny wykres, który pokazuje pewne ekstremum, to to, jak dużo środków finansowych uciekło z rynku amerykańskiego, zarówno uwzględniając ETF-y, jak i fundusze inwestycyjne. Tu trudno o jakąś analogię, bo jak Państwo widzą, ten wykres historyczny, te poszczególne kropki, nie pokazuje to, myślę, żadnej takiej jakiejś użytecznej analogii. Raczej bym określił, że jest to pewna skala strachu, która do tej pory była widoczna na rynku. I na koniec, prawie że na koniec, chyba najlepsze podsumowanie tego, co dzieje się w ostatnich dniach na rynkach finansowych, czyli ten totalny rozdźwięk między rynkami finansowymi, między rynkami giełdowymi, indeksami akcji, a tym, co dzieje się w realnej gospodarce. Jak Państwo przyjrzą się tej grafice, to jest wycinek programu Mad Money publikowanego na CNBC. Mamy w pasku informację, że ponad 16 milionów Amerykanów straciło pracę w ostatnich 3 tygodniach, a z tyłu na ekranie wielki napis: najlepszy tydzień indeksu Dow Jones od 1938 roku. No i właśnie, to jest to, o czym de facto staram się Państwu powiedzieć przez całą prezentację. Czy rynki zdyskontowały już najgorsze? Czy są to działania, potężne działania banków centralnych, które przede wszystkim chronią ten kapitał znajdujący się na rynkach rozwiniętych? Myślę, że każdy z Państwa będzie musiał sobie odpowiedzieć na to pytanie samemu. Natomiast proszę pamiętać o tym, że rynki dyskontują pewne wydarzenia z wyprzedzeniem. Jeśli faktycznie docieramy do szczytu zachorowań i zacznie się wszystko wypłaszczać, a wręcz jeśli to też jest możliwe, badania kliniczne nad szczepionkami przyspieszą, to ten powrót do normalności może być szybszy niż zakładano. Z drugiej strony może być też taka sytuacja, że modele pokazywane przez epidemiologów, wirusologów, matematyków
się sprawdzą i ten powrót do normalności trochę nam jeszcze zajmie. No właśnie, następny slajd, który chciałem Państwu pokazać, doskonale obrazuje to, jak zmienia się nastrój na rynku kapitałowym. Po tych silnych spadkach na indeksie S&P 500 odrobiliśmy mniej więcej 50%. No i ten nagłówek, Wall Street get bullish. W tym momencie większość banków amerykańskich zakłada, że najgorsze jest już za nami, że recesja została ukształtowana, czy już zdyskontowana, może lepiej w ten sposób, że nie powinniśmy poprawić nowych dołków i zmierzać na historyczne maksima. Na pewno nastrój na rynku się zmienił, na pewno przywykliśmy już trochę do tego, do tej nienormalności, która stała się naszą codziennością. Niewątpliwie zakończył się cykl koniunkturalny, rozpoczęła się recesja. Pytanie, czy to będzie najszybsza, najbardziej dynamiczna recesja w historii? Być może, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że tych zmian na rynku w przypadku rozwoju innych scenariuszy może jeszcze trochę potrwać. W każdym bądź razie ten powrót do normalności najprawdopodobniej w tym roku nastąpi. Pytanie tylko, czy za miesiąc, czy raczej, jak pokazywały modele rozwoju epidemii, za jeszcze kilka tygodni czy miesięcy. W tym momencie to jest koniec tego, co chciałem Państwu opowiedzieć, czyli jak kształtowała się sytuacja w globalnej gospodarce, na rynkach finansowych przed wybuchem epidemii, co spowodował ten czarny łabędź, którym była pandemia COVID-19, no i kiedy wszystko mogłoby wrócić do normalności. W tym momencie przejdziemy do sesji pytań i tak jak powiedziałem na samym początku, jeśli tych pytań będzie bardzo dużo, to w pewnym momencie zakończy się nagranie, a następnie na resztę pytań odpowiem już w audycji, powiedzmy, nie na żywo. Oczywiście ona zostanie doklejona i udostępniona dla Państwa. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które spełniają oczywiście wymogi disclaimera, które Państwu przedstawiałem, więc pozwolą Państwo, że przejdę już do pierwszego nadesłanego pytania. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy zakładamy, albo czy jest szansa na pojawienie się deflacji. Oczywiście deflacja to jest w długiej perspektywie. Mamy inflację, deflację. Inflacja to jest spadek wartości pieniądza. Deflacja jest zjawiskiem odwrotnym. Teoretycznie z punktu widzenia konsumenta można by ją rozpatrywać pozytywnie, natomiast w perspektywie długoterminowej, jak pokazuje przypadek ciągnącej się ponad 20 lat od szczytów lat 80. stagnacji w Japonii, zjawisko deflacyjne paraliżowało rynki na świecie i stąd tak mocno wszyscy chcieli stymulować pojawienie się inflacji, aby nie musieć się zmierzyć z tym zjawiskiem odwrotnym. Na chwilę obecną inflacja w Polsce była dość wysoka, więc mamy wysoką bazę ewentualnie, z której możemy spadać. Niewątpliwie pewnie negatywnie na zjawiska inflacyjne będzie wpływać spadek cen choćby paliw, ale w długiej perspektywie czasu, jeśli wszystko wróci do normalności, gdy konsumpcja wróci do normalności, to raczej deflacja nie jest tym czynnikiem, który mógłby się pojawić w perspektywie długoterminowej, moim zdaniem. Bo oczywiście o tym nie wspomniałem, ale mogli Państwo przeczytać w disclaimerze, że opinie, które są wygłaszane, są moimi autorskimi opiniami. Dobrze, następne pytanie. Czy mamy wykres, ile godzin trzeba średnio przepracować za jedną akcję z WIG20, także w ujęciu historycznym jak DAX czy S&P? Ciekawe pytanie, ze względu na to, że wszystko działo się w sposób bardzo dynamiczny, czyli tak naprawdę prezentacja powstawała w ostatnich dniach, nie mam przygotowanego takiego wykresu, na pewno jest relatywnie taniej. Można to łatwo wytłumaczyć choćby tym, że nasz rynek kapitałowy nie uczestniczył w tej hoście, która była widoczna na rynkach rozwiniętych, więc te wskaźniki byłyby zdecydowanie niższe. Z tego względu pewnie
wartości byłyby zdecydowanie tańsze. Zresztą można odnieść się do wskaźnika ceny do zysku, który dla Państwa pokazywałem. W przypadku gospodarki amerykańskiej był on zdecydowanie powyżej 20 czy wręcz 25. W przypadku polskiej spadliśmy poniżej 10, czyli relatywnie nasza giełda jest znacznie tańsza. Dobrze, następne pytanie. Tak, dostałem od Państwa tutaj, dziękuję, informacje na temat okładki The Economist z 2000 roku. Nie wyświetlę ją Państwu, ale może dokleję już do materiału być może gdzieś na końcu prezentacji, aby można było też ją pokazać, ale cieszę się, że słuchają Państwo uważnie i znaleźli Państwo to, co mnie się nie udało znaleźć. Dobrze, następne pytanie. A jakie są Pana ulubione strony internetowe, na podstawie których zbiera Pan informacje makroekonomiczne? Można podać tytuły angielskie bądź polskie. Tak naprawdę ja śledzę wielu zarządzających na rynku amerykańskim, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych przetwitowują wiele ciekawych materiałów. Na pewno statystyki publikowane przez Fred, czyli są to bezpośrednio dane przygotowywane przez oddział w St. Louis, fedowski oddział oczywiście w St. Louis. Jeśli chodzi o pozostałe dane makro, myślę, że każdy z portali ogólnodostępnych z informacjami ekonomicznymi by się tutaj sprawdził. Nawet polski stok będzie, myślę, tutaj ok. Tam też pewne ciekawe materiały można znaleźć. Większość tych, które Państwu pokazywałem, to są albo pewne szacunki, nazwijmy to, osób, które śledzę, czy to zarządzających, czy analityków, ale również sporo publikacji. Były to materiały już publikowane przez inwestycyjne oddziały zagranicznych podmiotów. One może są mniej dostępne dla klienta indywidualnego, ale w takich mediach społecznościowych jak Twitter, śledząc odpowiednie osoby, na pewno znajdą Państwo takie urywki czy takie materiały. Czy obecny webinar będzie nagrany i udostępniony na przykład w zakładce dla inwestorów Santander Online? Tak, ten webinar będzie nagrany. Z tego, co kojarzę, takie informacje otrzymałem, to ten link ma być aktywny przez najbliższe bodajże 3 dni, a następnie te materiały trafią do naszego kanału w serwisie YouTube. Być może stworzymy również ścieżkę taką, aby był on dostępny bezpośrednio w serwisie informacyjnym z poziomu logowania do Inwestor Online. Dzień dobry. Czy jako osoba, która chciałaby rozpocząć przygodę z giełdą, jest to odpowiedni czas do wdrążenia się? Co Pan radzi na początek? Tak, pytanie z serii ogólnych, ale nie ma najmniejszych problemów. No, na pewno zmienność na rynku jest teraz tak duża, że jest to bardzo ciekawy czas, natomiast jest to też czas nerwowy. Dla wszystkich osób początkujących odsyłam do wszelkich materiałów, których mnóstwo mogą Państwo znaleźć w internecie. Natomiast ze względu na podwyższoną zmienność wydaje mi się, że należałoby rozsądnie albo z jeszcze większą dozą rozsądku podchodzić do kwestii zarządzania ryzykiem, a także zarządzania własnym kapitałem, gdyż sesje, które są często widoczne, gdzie rynek zmienia się po 4-5%, to jest coś, czego nie doświadcza się na co dzień. To są sesje charakterystyczne dla olbrzymiej niepewności, która jest na rynku, niepewności oczywiście spowodowanej przez COVID-19. Dodatkowo osoby początkujące mogą śledzić opracowania profesjonalistów, czy słuchać webinarów przygotowywanych przez analityków, czy podążać za choćby portfelami przygotowanymi przez zarządzających. Jak najwięcej czytać. Na naszej stronie internetowej, w serwisie informacyjnym znajdą Państwo zarówno drogowskazy inwestycyjne, opracowania analityczne dotyczące spółek, czy choćby również webinary, gdzie opowiadamy o rynku i tego, co uważamy, co może się wydarzyć w najbliższym czasie.
Mam kolejne pytanie dotyczące rynku obligacji. Tu oczywiście mamy trochę inną sytuację niż na rynkach akcyjnych. Przede wszystkim z tego względu, że w przypadku rynków obligacyjnych to jest to miejsce, do którego teoretycznie ucieka kapitał podczas wszelkich niepewności, ale myślę, że tutaj nawet inny czynnik jest istotny. Potężnym kupującym na rynku jakby pojawił się Fed, który powiedział wprost, że w sposób nielimitowany zaczyna kupować dług, zarówno skarbowy, jak i dług korporacyjny. Dlaczego to jest istotne? Bo oczywiście pochodną tych rentowności, pochodną działań Fedów są działania pozostałych banków centralnych, choćby Europejskiego Banku Centralnego czy Krajowego NBP, i to wszystko jest ze sobą powiązane. Jest takie powiedzenie, które mówi don't fight the Fed, czy don't fight with Fed, czyli nie walcz z tym, co robi Fed. Tak mniej więcej takie pojęcie się pojawiło na rynku w ostatnich latach, więc dopóki Fed jest kupującym, to w długim terminie raczej nie spodziewałbym się tutaj jakichś wielkich zawirowań. Do tego oczywiście trzeba dodać to, że mieliśmy wręcz spektakularne cięcie stóp procentowych, które oczywiście skutkuje wzrostem cen obligacji. Natomiast stopy procentowe w przypadku rynku polskiego jeszcze trochę miejsca zostało, natomiast na świecie praktycznie zeszły już do zerowych poziomów. Natomiast trzeba uwzględniać to, że obligacje są uważane przez zarządzających światowych za to miejsce, w które lokujemy się, jeśli chcemy uniknąć pewnych turbulencji na rynku. Więc to, co opowiadałem o gospodarce, w większym stopniu oczywiście dotyczy rynku akcyjnego czy ryzyk, które mogą zostać przetransmitowane na ten rynek. Jeśli chodzi o obligacje skarbowe, tutaj absolutnie nie widzę żadnego ryzyka. W przypadku obligacji korporacyjnych to ryzyko, które występowało zawsze, czyli obligacje korporacyjne z większym kuponem, mniej pewnych, stabilnych spółek. Zawsze ewentualne ryzyko tego, że taka spółka mogłaby stracić płynność, mogłaby zbankrutować, niesie to ryzyko, że obligacja nie zostanie wykupiona i większe straty zostaną poniesione, ale wybierając oczywiście obligacje o ratingach inwestycyjnych, myślę, że tym ryzykiem można dość dobrze zarządzać. Kolejne pytanie, jak wpłynie recesja w Stanach Zjednoczonych na Europę, na rynki wschodzące i na Polskę? Myślę, że tutaj przede wszystkim należałoby rozpatrywać ten czynnik, że to nie jest recesja, która występuje w Stanach Zjednoczonych i jest przenoszona na pozostałe kraje. Raczej jest to czynnik globalny. Pandemia, jak sama nazwa wskazuje, jest to wybuch epidemii w kilku krajach jednocześnie, a obecnie, jak pokazywałem Państwu tą mapę, zasięgiem objęty jest cały świat. I to ona skutkuje spadkiem aktywności i to ona skutkuje tym, że obecnie na rynku polskim, jak i na rynku europejskim, jak i wcześniej w Azji, jak i w Stanach Zjednoczonych, widoczna jest recesja. Więc raczej uważam, że w tym na chwilę obecną, jeśli chodzi o recesję, musimy rozróżnić tutaj dwie rzeczy. Na pewno w największym stopniu, czy najbardziej zagrożone są te spółki, które najsilniej odczuwają skutki epidemii. Te spółki, te branże, czyli zarówno cały sektor restauracyjny, hotelarski, turystyka, zarówno te sektory, czy te spółki, które mają długie łańcuchy dostaw, które mają powiązania, powiedzmy, na całym świecie. W większym stopniu one będą obciążone ryzykami od takich spółek, które na przykład działają w chmurze, są nowoczesne, spółek technologicznych, te, na które w mniejszym stopniu odczują skutki tego, co się dzieje. No jak również oczywiście trzeba tutaj popatrzeć, jaki jest popyt, jak zachowuje się popyt na dobra poszczególnych spółek. Oczywiście popyt na dobra podstawowe, czyli wszelkiego rodzaju markety, ta branża spożywcza, to jest branża, która raczej ma szansę przejść suchą stopą obecne zawirowania. Gorzej na pewno będą mieli producenci dóbr luksusowych, które oczywiście w momencie rozpoczęcia recesji zdecydowanie tracą więcej, jakby tracą nie tyle na wartości, co są wyrzucane z koszyka
poszczególnych konsumentów. Dobrze, kolejne pytanie. Mam ciekawe pytanie, ile warte są obecne prognozy EPS, czyli zysku przypadającego na jedną akcję dla amerykańskich spółek? Tak naprawdę myślę, że bardzo trudno jest oszacować ewentualne prognozy, bo nawet tak jak podawał sam Międzynarodowy Fundusz Walutowy, prognoza co do kurczenia się gospodarki w tym roku jest obarczona olbrzymią niepewnością, bo nikt tak naprawdę dokładnie nie wie, jak rozwinie się dalsza epidemia. Mamy pewne modele, mamy pewne wytyczne, ale różne rzeczy mogą się wydarzyć w kolejnych okresach i oczywiście rządy poszczególnych krajów, jak i obywatele też mogą się różnie zachowywać, więc jest to niezwykle trudne zadanie, aby próbować szacować to, jak będą wyglądały zyski w kolejnych kwartałach, więc raczej tutaj należy się spodziewać zdecydowanie dużych niespodzianek. A dobrze pojawiło się to pytanie, bo rozpoczął się właśnie sezon wyników w Stanach Zjednoczonych. Zaczęły raportować banki i wybrane spółki z sektora ochrony zdrowia. No i na razie widzimy spore niespodzianki, a myślę, że tych niespodzianek może być znacznie więcej. Jak wpłynie pandemia w Stanach Zjednoczonych na wybory prezydenckie w USA? Termin albo szanse na reelekcję Trumpa? No jest to trudne pytanie, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Pamiętajmy o tym, że wybory jednak są dość odległe. Kandydat partii republikańskiej jest znany, to prezydent Trump. Jeśli chodzi o kandydata demokratów, po tym jak Bernie Sanders zawiesił swoją kampanię i tak naprawdę wycofał się z wyścigu o fotel, o nominację partii demokratycznej. Pewne jest, że to Joe Biden będzie kandydatem, kontrkandydatem prezydenta Trumpa, więc tutaj kampania myślę, że jest w stanie być kontynuowana, zwłaszcza, że Amerykanie w ostatnich dniach nawet byli w stanie przeprowadzić prawybory w partii demokratycznej. Naprawdę spektakularnie to wyglądało. Na potężnym parkingu podjeżdżały kolejno samochody, z których można było oddać głos. Oczywiście opuszczając szybkę i zakreślając odpowiednią kartę, więc byli w stanie to zrobić i myślę, że termin jest na tyle odległy, że raczej nie ma tutaj na razie mowy o przekładaniu tych wyborów czy jakichś zmian w kalendarium wyborczym. Ale oczywiście czas pokaże, jak się wszystko będzie dalej rozwijać. Następne pytanie, czy spółki technologiczne, szczególnie te oparte na chmurach obliczeniowych, są dobrym pomysłem na zabezpieczenie portfela w najbliższym okresie? No, trochę odpowiedziałem już na to pytanie wcześniej. Spółki technologiczne, zwłaszcza właśnie te, których biznes oparty jest w chmurze, które sprawnie mogą, to nawet nie chodzi o przeniesienie pracy na jakąś pracę zdalną, ale które nie mają łańcuchów logistycznych, wielkich hal produkcyjnych, których wytwarzanie dóbr jest zakłócone przez pandemię, które są w stanie dalej oferować swoje produkty klientom, odbiorcom, są zdecydowanie mniej narażone na negatywne skutki. To też pokazuje to, co dzieje się choćby na poszczególnych indeksach. Indeks amerykański, który uważa się od lat za najbardziej uprzemysłowiony, Dow Jones, stracił najwięcej na wartości. Jest zdecydowanie jakby w ogonie w stosunku do choćby technologicznych indeksów Nasdaq Composite czy Nasdaq 100, więc na pewno, czy z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że to są te spółki, które w chwili obecnej prawdopodobnie ryzyko jest mniejsze. Natomiast też należy pamiętać o tym, że część spółek technologicznych musimy zobaczyć, na czym opierają swoje przychody, bo jeśli przychody opierają na przykład na reklamie, to w sytuacji, gdy recesja miałaby się mocniej rozwinąć, to wydatki na reklamę będą tymi wydatkami, które cięte będą w większym stopniu. Więc to jest też taka rzecz, którą należy uwzględnić przy wybieraniu spółek technologicznych.
Kolejne pytanie, tym razem o ropę naftową. Tak jak powiedziałem, mogę opowiedzieć trochę o sytuacji makroekonomicznej i to dobry moment, bo ropa naftowa jest oczywiście jednym z tych surowców czy aktywów finansowych na świecie, który charakteryzuje się ogromną zmiennością w ostatnim czasie. Wszystko zaczęło się kilka tygodni temu od wojny cenowej, która rozpoczęła Arabia Saudyjska z Rosją. Mieliśmy tąpnięcie cen ropy naftowej. No i następnie przyszła pandemia COVID-19, która spowodowała drastyczne załamanie popytu. Przede wszystkim drastycznie spadł popyt na benzynę. Szacuje się, że w samej Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, ten popyt na benzynę spadł od 50 do 70%, co jest związane oczywiście z tymi restrykcjami w poruszaniu się i po prostu z ograniczeniami, które zostały nałożone. Według szacunków podawanych czy przez OPEC, czyli kartel, czy przez amerykańskie agencje, ten popyt spadł o 35 milionów baryłek dziennie, czyli jest to ogromna liczba. To jest tyle, ile razem produkują Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska i Rosja, czyli trójka największych przedstawicieli na rynku. W ostatnich dniach odbyło się awaryjne, takie w trybie pilnym zwołane posiedzenie OPEC. Arabia Saudyjska zakończyła tą błyskawiczną wojnę cenową z Rosją, porozumiała się, OPEC wprowadził ogromne cięcia, dodatkowo zaangażował w te cięcia w jakiś sposób pośredni Kanadę, Brazylię i Stany Zjednoczone, czyli można powiedzieć, że cały świat, no może z wyłączeniem takich krajów jak choćby Norwegia, rozpoczął redukcję produkcji, natomiast ta redukcja produkcji szacuje się, że może wynieść około 20-25 milionów, czyli mamy dalej dużą nadpodaż i z tego względu, że ta nadpodaż się utrzymuje, może być tak, że ropa naftowa będzie dalej pod presją. Jeśli recesja będzie kontynuowana, jeśli spadki popytu będą coraz większe, to zgodnie z zasadami ekonomii cena danego aktywa może spadać. Natomiast w długim terminie oczywiście ropa naftowa jest na takich poziomach, która nie zapewnia rentowności ani rosyjskiemu budżetowi, ani całemu przemysłowi amerykańskiemu, więc raczej należałoby to rozpatrywać jako odchylenie w długoterminowej cenie. Natomiast to odchylenie zarówno może jeszcze trwać, jak i nawet może się zdecydowanie pogłębić. Ale w długiej perspektywie czasu $20 czy $19 to jest poziom, gdzie bankrutują praktycznie spółki zlokalizowane w stanie Teksas. To jest poziom, który nie spełnia, czy nie pozwala Rosji na zrównoważenie budżetu i tak naprawdę chyba tylko Arabia Saudyjska byłaby w stanie dalej zyskownie, ale z dużymi stratami w stosunku do wcześniejszych cen wydobywać ten surowiec. Więc wydaje mi się, że tak jakby podsumowując ten dość długi wywód, natomiast pewnie sporo pytań o ropę będzie, więc chciałem jakby to w tym jednym pytaniu zamknąć. Dopóki mamy widmo recesji i widmo dalszego spadku popytu, nie mamy jakby takiego makroekonomicznego środowiska do wzrostu, ale znowu, rynek dyskontuje przyszłość, więc pytanie, czy przypadkiem z jakimś wyprzedzeniem nie dyskontuje końca tej, bym powiedział, anormalnej w długiej perspektywie ceny ropy naftowej. Kolejne mam pytanie o złoto. Przeczytam je do końca. Czy złoto będzie teraz rosło? Podejrzewamy, że spadki w marcu wynikały z konieczności zamknięcia pozycji, żeby pokryć stratne pozycje związane z wodospadem na giełdzie. Czy może należy patrzeć na korelację złota z dolarem, który jest nadal mocny? Czy dolar będzie się osłabiał do złotówki w perspektywie do końca roku? Dużo pytań. Tyle, ile będę w stanie odpowiedzieć, aby znowu. Wracamy do makroekonomii. To, co się działo na początku tych silnych spadków na rynku, zagranica określała jako liquidation, czyli upłynnianie aktywów. Mieliśmy duże ryzyko i traciło na wartości praktycznie wszystko, może poza obligacjami, ale wszystkie inne aktywa, czy surowce, czy złoto, bezpieczne przystanie, akcje. Podobnie było w 2008 roku. Była gwałtowna panika, ogromna niepewność. Wyglądało na to, że inwestorzy zza oceanem uciekają do
gotówki. Jeśli chodzi o długoterminowe perspektywy dla złota, trudno mi tutaj jakby jednoznacznie ocenić albo powiedzieć, znowu trochę muszę manewrować oczywiście w tej odpowiedzi, żeby jakichś konkretnych wskazań inwestycyjnych Państwu nie udzielić. Natomiast może odpowiem na drugą część pytania, co z dolarem? Znowu, ta duża niepewność spowodowała olbrzymi wzrost popytu na dolara. Fed otworzył linie swapowe z 10 bankami centralnymi i zapewnił ich, że dolara nie zabraknie. Więc duża niepewność spowodowała oczywiście zdecydowanie większy wzrost popytu na dolara, stąd mieliśmy wystrzał na dolara. Oczywiście dolar ze złotem jest skorelowany, natomiast to nie jest tak, że to jest 1:1. Uważa się według różnych szacunków, że dolar odpowiada za mniej więcej 30% zmiany ceny złota. Pozostałe to są czynniki popytu, podaży, czy też traktowania złota jako bezpiecznej przystani. Co z naszą krajową walutą? No tu musimy popatrzeć na to, jak złotówka jest traktowana koszykowo. Jeżeli rośnie niepewność na rynku, zazwyczaj kapitał ucieka do walut rezerwowych. Tymi walutami przede wszystkim jest dolar amerykański, ale także frank szwajcarski, również euro, japoński jen, a w mniejszym stopniu dolar australijski czy kanadyjski. Zazwyczaj konsekwencją tego ruchu jest wyprzedawanie walut tych bardziej ryzykownych. No i tutaj tracą na wartości wszystkie waluty praktycznie z koszyka emerging marketów, w tym również oczywiście traciła polska złotówka. W sytuacji ewentualnego rozwijania się recesji możemy zobaczyć, jak to się kształtowało w 2008 roku. I taki scenariusz, gdzie złotówka, kurs USD/PLN mógłby tak naprawdę rosnąć, czyli dolar zyskiwałby na wartości, a złotówka traciłaby na wartości, z punktu widzenia takiego fundamentalnego czy makroekonomicznego wydaje się uzasadniony. Jak wpłynie zakończenie pandemii na kurs dolara do złotówki i innych walut głównych? No, tutaj myślę też dość dobrze możemy się posiłkować pewnymi analogiami historycznymi, czyli to, jak zachowywał się dolar w 2008 roku. Początek recesji, początek kryzysu, początek niepewności to był jakby drastyczny wzrost popytu na dolara. Później dolar zaczął stopniowo tracić na wartości i prawdopodobnie, jeśli sytuacja wróciłaby do normy, to znowu mogłaby ta zadziałać prosta zasada. Jeżeli jest już środowisko inwestycyjne, nie potrzebujemy bezpiecznych przystani, możemy się pozbyć walut rezerwowych i raczej wracać z kapitałem na te bardziej ryzykowne aktywa, więc pewnie zakończenie pandemii to mógłby to być silny zwrot na USD PLN, bo prawdopodobnie koniec pandemii zostanie z wyprzedzeniem przez rynki zdyskontowane. Gospodarka zaczyna odżywać, zaczniemy wracać do normalności. Znowu może być wtedy premiowane ryzyko. Co pan myśli o bezpiecznych przystaniach w tym trudnym okresie, na przykład złoto albo kopalnie złota notowane na giełdzie? Po części odpowiedziałem na to pytanie, natomiast tu też trzeba jeszcze, muszę dodać jedną uwagę. To też nie jest tak, że złoto funkcjonuje jako idealna defensywa z korelacją -1 do rynku akcyjnego. Czyli to nie jest tak, że rynki akcyjne spadają, a złoto rośnie. Złoto oczywiście ma swoje czynniki podażowe, popytowe, które kształtują jej cenę. W tym momencie widać zdecydowany wzrost napływów do ETF-ów inwestujących w złoto, jak również był widoczny w Polsce, choćby drastyczny wzrost popytu na fizyczne złoto, którego nawet zabrakło w menicach i to oczywiście w naturalny sposób windowało cenę złota. Natomiast w długiej perspektywie czasu tej korelacji nie ma. W sensie jest ona zerowa, bo albo inaczej, w różnych okresach czasu różnie ona się kształtuje. Zazwyczaj uważa się tak, że złoto jest tym parametrem, który jest zabezpieczeniem w portfelu i w jakimś stopniu może on się w nim
znajdywać. Natomiast historia pokazywała takie sytuacje, gdzie zarówno potrafiło się przeceniać rynki akcyjne, jak i choćby złoto, więc tu też proszę nie robić sobie żadnego takiego skrótu, że to jest minus jeden, to będzie spadać, to będzie rosło. Niekoniecznie, bo te mechanizmy różnie działają. Jeśli mamy faktycznie odpływ do bezpiecznych przystani, to teoretycznie może być to pole do wzrostów złota, czy wzrostów zwłaszcza takich aktywów jak kopalnie złota, chociaż znowu tutaj mamy większe ryzyko, bo sama cena jakby złota nam nie zbankrutuje, a kopalnia złota może. Więc tu też trzeba jakby na to zwrócić uwagę. Dostałem słowa pochwały, więc ze względu na skromność nie będę się chwalił, ale dziękuję panu Tomaszowi. Kolejne pytanie. Jakie branże radzą sobie najlepiej w fazie ożywienia? To jest ciekawe pytanie, bo tu trzeba na to sprawdzić dwojako. Przede wszystkim mamy teraz branże, które są teoretycznie mniej wystawione na kryzys, tak jak technologia, tak jak branża spożywcza, pewni przedstawiciele z tych branż znajdują się na naszej giełdzie, czy na giełdzie amerykańskiej, czy na giełdach europejskich. Natomiast w fazie ożywienia bym trochę powiedział a contrario. Te branże, które najsilniej ucierpiały, a których spółki, a których przedstawiciele branż byli w stanie przetrwać. Dlaczego? Bo tutaj działa takie zjawisko jak efekt bazy. Prawdopodobnie bardzo mocno dane walory były przecenione, czy dane branże były zdołowane. No i w tym momencie ze względu na ten efekt bazy będą odbijać najdynamiczniej. Natomiast to oczywiście dopiero w momencie, gdy kończy się kryzys czy recesja, albo widzimy oznaki, że za powiedzmy parę tygodni może się on skończyć. No i tu też trzeba pamiętać o tych spółkach, które przetrwają, bo zawsze w przypadku takich branż, na przykład widać to po branży choćby odzieżowej w Polsce, jak i na świecie, że przedstawiciele tej branży jakby bardzo słabo sobie radzą z tego względu, że jednak w wydatkach takich comiesięcznych ten rodzaj dóbr został mocno ograniczony, także możliwości kupowania tych dóbr zostały mocno ograniczone, więc prawdopodobnie to może być na przykład branża, która będzie dynamicznie odbijać w tej fazie ożywienia. Mam kolejne pytanie, w jaki sposób można kupić surowce, jakie instrumenty można do tego użyć? W ostatnich latach najpopularniejszym sposobem są tak naprawdę ETF-y. ETF-y, czyli to jest Exchange Traded Fund, to jest w warunkach polskich można by to wytłumaczyć jako pewien fundusz inwestycyjny, którego jednostki inwestycyjne są notowane na giełdzie. I można na giełdzie za pośrednictwem giełdy kupić taką jednostkę ETF-a i celem ETF-ów jest odzwierciedlanie ceny danego indeksu bazowego. Mamy oczywiście popularne ETF-y giełdowe, ETF na przykład na indeks S&P 500, czy na indeks DAX, czy na indeks WIG20. To są te wszystkie notowane na rynku polskim, bo rynek polski ETF-ów także się rozszerza, ale mamy też ETF-y oczywiście bardziej egzotyczne, jak na przykład na ropę naftową, na złoto, czy nawet ETF-y na spadki. I za pośrednictwem takiego instrumentu można by powiedzieć, że w sposób najłatwiejszy dla klienta indywidualnego można mieć ekspozycję na przykład w złocie, czy w ropie naftowej, czy na przykład w amerykańskim indeksie. To są tak zwane instrumenty pasywnego inwestowania. Czy tak ogromna emisja pieniądza przez wszystkie gospodarki światowe nie doprowadzi do inflacji, czy nawet hiperinflacji? No właśnie, to jest pytanie, które pojawia się od początku QE1. No i na razie widzimy, że nie doprowadziła, więc analogicznie moglibyśmy stwierdzić, że nie doprowadzi. Prawdopodobnie. Oczywiście, chyba że zmienią się pewne uwarunkowania. Dlaczego? Tutaj oczywiście przywołuje się przykład szkoły keynesistów, Keynesa, który był ekonomistą, który dał narzędzia tak naprawdę
rządzącym podczas wielkiego kryzysu gospodarczego z lat 30. ubiegłego wieku do tego, aby wyciągnąć gospodarki z tej przeogromnej zapaści, w której się znalazły. Tym pomysłem było uruchomienie prac drukarskich i rozdanie w sposób bezpośredni pieniędzy ludziom. Do momentu, dopóki ten wzrost pieniądza polega na tym, że Fed albo wspomaga banki w płynność, albo samodzielnie skupuje aktywa, czyli nie ma tej transmisji do obywateli, to myślę, że na razie tego ryzyka hiperinflacji nie ma. Gdyby się pojawiło oczywiście jakieś szalone pomysły, że nagle dajmy wszystkim 100 tysięcy dolarów, to oczywiście w sposób naturalny wywoła to inflację. Zaraz pojawi się pewnie pytanie o prezydenta Trumpa, który rozdaje właśnie pieniądze Amerykanom, tylko że to dotyczy tych gospodarstw, które zostały dotknięte, po pierwsze, które mają najniższe dochody, a po drugie ta jakby skala pomocy jest niewielka. To jest około tam bodajże 1000 dolarów na gospodarstwo domowe i to też tylko do pewnych przychodów, czyli z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że są to te gospodarstwa, które ucierpiały. Natomiast jeśli to miałoby być na większą skalę, to wtedy myślę, że ta hiperinflacja mogłaby się pojawić. Niewykluczone, że za parę lat się okaże, że jednak te działania doprowadzą do jakiegoś wielkiego wybuchu inflacji. Natomiast na razie, mimo że te argumenty są podnoszone co najmniej od 2010, czyli 2011 roku, mija przeszło 10 lat i tej inflacji wręcz nie widać. Albo inaczej, wręcz banki centralne na siłę próbują ją kreować czy szukać. Więc myślę, że na razie zostawmy to w kwestiach ewentualnych rzeczy, które mogą wejść w przyszłości, gdzie prawdopodobieństwo szacowałbym jako niewielkie, moim zdaniem. Dobrze, następne pytanie. Dlaczego obecnie dolar kosztuje ponad 4 zł, jeśli przy ostatnim dużo słabszym kryzysem gospodarczym kosztował bodajże poniżej 2, a może to teraz złoty jest tak słaby i co ma to do gospodarki Polski? Zacznijmy od tego, faktycznie USD PLN ten kurs wynosił 2 przed rozpoczęciem kryzysu, jak zresztą kurs złotówki do wszelkich innych walut rezerwowych, do euro, do franka. Następnie nastąpił gwałtowny wystrzał z poziomu 2 zł znacznie, znacznie wyżej. Dlaczego teraz nie ma takiego porównywalnej zmiany? No przede wszystkim wtedy wybuchła recesja, która uderzyła w cały świat. Recesja, której szukano tak naprawdę przyczyn i próbowano je rozwiązać. Teraz przyczyna jest określona i na razie recesja się rozpoczęła, ale trudno oszacować, czy ona już jest zakończona, czy się dopiero zakończy. Być może kurs złotówki do dolara dopiero może eksplodować, jeśli miałyby się powtórzyć jakieś negatywne analogie widoczne z rokiem 2008. To oczywiście musimy zobaczyć, co się wydarzy z gospodarką polską. W naszym przypadku dane są mocno opóźnione. Nie wiemy, co się dzieje na rynku pracy. Wiemy, że w marcu stopa bezrobocia spadła, czego nawet celowo Ministerstwo Pracy nie publikowało, bo są wypowiedzenia, bo należy poczekać miesiąc, dwa. Dopiero wtedy zobaczymy, jaka jest skala, czy jaka była skala tego kryzysu, czy tej recesji, więc to może wszystko zadziałać z pewnym opóźnieniem. No i oczywiście w 2008 roku też to trzeba pamiętać o tym, że w momencie wybuchu kryzysu ta deprecjacja złotówki zamortyzowała w dużej mierze kryzys, który przyszedł ze Stanów Zjednoczonych i skutkowała tym, że jednak my byliśmy zieloną wyspą, mimo tego, że nasza waluta została jednak zdecydowanie poturbowana. Dobrze, następne pytanie. Co sądzi Pan o rynku srebra oraz czy w najbliższym czasie można liczyć na odmrożenie kursu? Podobne zachowanie co złoto. Popyt na srebro fizyczne jest bardzo duży, a kurs praktycznie stoi w miejscu. No tutaj trzeba pewne rozróżnienia wprowadzić. Przede wszystkim złoto jest zdecydowanie bardziej aktywem
finansowym, inwestycyjnym czy bezpieczną przystanią. Srebro jest metalem jednak w dużej części przemysłowym. To po pierwsze. Po drugie, mierząc ryzyko srebra, jest ono znacznie większe niż ryzyko złota. Może trochę ułomnie to tak przedstawię, ale chodzi o to, że w sytuacji takiej, jaka była widoczna choćby ostatnio, czyli tego liquidation, upłynniania aktywów, srebro traci znacznie silniej na wartości. W momencie, gdy dochodzi do silnej hossy na rynku złota, która nie jest wykluczona, historia pokazuje, że srebro nadgania do złota z pewnym opóźnieniem. Natomiast tutaj jest poruszone inną ciekawą rzecz można przytoczyć, jeśli porównujemy zachowanie złota do srebra. Mamy ekstremum wartości, czy też niedowartościowania srebra do złota. Jest taki parametr, który mierzy, ile uncji srebra możemy nabyć za jedną uncję złota. Średnia jego stoletnia waha się w okolicach 60 uncji. Podczas tych silnych spadków na srebrze, które były skorelowane także ze spadkami oczywiście rynków akcyjnych, ten wskaźnik uderzył najwyższe poziomy w historii, przebijając szczyty z lat 90. czy z II wojny światowej, uderzył gdzieś do okolic 115. To jest skrajne albo przewartościowanie złota do srebra, albo niedowartościowanie srebra do złota. W dłuższej perspektywie czasu powinniśmy zbiegać do średniej. Jak możemy zbiegać do średniej? Albo złoto zacznie się zdecydowanie silniej przeceniać od srebra, albo srebro zacznie zdecydowanie silniej rosnąć od złota. W 2008 roku, po silnych pierwszych spadkach, po tym jak mniej więcej pod koniec 2008 roku startował program skupu aktywów, wtedy zaczęła się hossa na złocie, na srebrze, i hossa na srebrze zakończyła się później niż na złocie, bo mamy ten pewien poślizg. Więc na pewno walory ciekawe do obserwacji ze względu na to ekstremum, które w historii zostało osiągnięte, czy też historyczne niedowartościowanie srebra bądź przewartościowanie złota w stosunku do srebra, jakie powstało. Kolejne pytanie. Słyszałem, że ostatnio znacznie wzrosła liczba rachunków maklerskich. Czy to oznacza, że inwestorzy boją się innych aktywów jak surowce, waluty, a wolą mieć udział w spółkach? Czy historia wskazuje, że to dobry wybór? Tu można różnie odpowiedzieć na to pytanie. Może historia może po prostu jest teraz atrakcyjnie, w sensie mamy dużą zmienność, możliwe, że jest to spowodowane tym, że część inwestorów, która posiadała kapitał, chce wykorzystać obecne niskie wyceny. Na pewno każda duże zmiany na danym rynku przyciągają potencjalnych czy inwestorów, czy spekulantów. Były bardzo silne spadki, pewnie wiele osób pamięta historię inwestorów, którzy rozpoczynali przygodę, czy też inwestowali w 2009 roku i przez niski efekt bazy w krótkim czasie zarobili spore pieniądze. Być może to przyciąga inwestorów, a być może też to, że spadają nam dalej stopy procentowe, lokaty stają się jeszcze mniej atrakcyjne. Rynek nieruchomości jest teraz zagadką i być może zaczyna kapitał z tychże, od tych alternatywnych inwestycji spływać, może nie alternatywnych, tylko od tych alternatyw dla rynku giełdowego zaczyna spływać na rynek giełdowy, choć to jest oczywiście prawda, że są rekordowe wzrosty rachunków maklerskich, które są widoczne na rynku. U nas w biurze maklerskim też jest to widoczne i jest to trend, który faktycznie jest silny obecnie na rynku. A które z branż mogą jako pierwsze odreagować najsilniej? Po części już na to pytanie odpowiedziałem. Mówiłem o branżach, które są mocno zdołowane, natomiast z perspektywy choćby rynku polskiego, to jest zawsze kwestia szukania niskiej bazy, choćby cały sektor użyteczności publicznej, czyli wytwórcy energii są bardzo mocno zdołowani
Aczkolwiek to też nie znaczy, że oczywiście oni nie będą silni zdołowani, ale zazwyczaj mamy taką zależność, że ci, którzy tracą najwięcej na wartości, tu możemy popatrzeć także na cały sektor branż gastronomicznej czy tour operatorów. Ci, którzy w największym stopniu obawiają się teraz o swoją przyszłość, jeśli przetrwają, jeśli popyt na ich usługi czy produkty powróci do normalnych poziomów sprzed kryzysu epidemiologicznego, to zaczną odreagować pewnie najsilniej. Czy branża energetyczna może być dobra dla inwestorów w tym momencie? Dłuższe pytanie, ale może poprzestanę na tym. Z branżą energetyczną jest problem Skarbu Państwa. No i myślę, że tym zdaniem można by całej odpowiedzi udzielić. Jeśli byłby to wolny rynek, to oczywiście wyceny tych spółek, jak przyjrzymy się choćby po wycenach wskaźnikowych, są na statystycznie jakichś bardzo, bardzo niskich poziomach. Natomiast mamy czynnik Skarbu Państwa, który dba o to, żeby ceny dla gospodarstw domowych nie rosły, który dba o to, aby poszczególne spółki energetyczne jednak zasilały się polskim węglem, które tworzy pewne projekty inwestycyjne, które może nie do końca są opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego. To jest zawsze to olbrzymie ryzyko i pomimo tego, oczywiście można się przyjrzeć, jak wygląda wycena tych branż, choćby na giełdzie w Nowym Jorku, to tam byliśmy w kosmosie, a u nas jesteśmy na najniższych poziomach w historii. No ale to jest ten czynnik ryzyka, który niestety w ostatnich miesiącach czy latach się cały czas objawia, a dodatkowo bieżąca izolacja powoduje także spadek popytu na energię, co i tym bardziej może jakby tak fundamentalnie, chociaż w krótkiej perspektywie, ale jednak wydaje mi się, że szkodzić tej branży. Pytanie o ropę, pytanie o nowe dołki na ropie. No najprościej chyba odpowiedzieć na to, już poniekąd rozwinąłem ten temat wcześniej, natomiast myślę, że tutaj warto dopowiedzieć jeszcze taką kwestię, że po samym porozumieniu OPEC-owym, które jednak w perspektywie historycznej jest największym kompromisem, który udało się osiągnąć i umowa jest spektakularna, to jednak pomimo tego rynek odebrał ją negatywnie i nie łagodzi ona w pełni spadku popytu. Poza tym oczywiście teraz trwają jeszcze rozmowy w Teksasie na temat tego, która z firm ile przyjmie jakichś ograniczeń produkcji, jeśli w ogóle, bo to jest wolny rynek, jest to trochę inaczej. Bodajże na przyszły tydzień jest zaplanowane głosowanie w takim, nie wiem czy to dobrze przetłumaczę, ale związku producentów ropy naftowej, więc no na razie rynek z dużym negatywem przyjął to posiedzenie OPEC-owe, pomimo tego, jak w długim terminie umowa jest spektakularna, to w krótkim terminie pojawiły się zaraz notatki praktycznie wszystkich banków inwestycyjnych na świecie, które powiedziały, że to za mało. A więc perspektywę długoterminową nakreśliłem wcześniej, a to w krótkim terminie, co się może dziać z ceną ropy, myślę, że też już na ten temat odpowiedziałem. Czy według Pana z powrotem do poziomów sprzed wiosny lepiej poradzi sobie rynek w USA, rynki europejskie, rynki azjatyckie? Czy rynki wschodzące? Czy siłą wzrostu będzie ilość napompowanego kapitału przez banki centralne? Czy może właśnie motorem wzrostowym na giełdach w gospodarkach jest ukryty temperament tkwiący w emerging markets? Znowu raczej bym tu posiłkował się pewnymi efektami bazy. No pewnie te rynki, które stracą najmocniej, będą odreagować najsilniej. Na razie ta recesja była bardzo ograniczona i
rynki jednak amerykańskie odbiły znacznie silniej od choćby rynków europejskich czy wschodzących, z prostego też względu skala stymulacji fiskalnej i monetarnej tam jest nieproporcjonalnie czy nieporównywalnie większa od analogicznych kroków podejmowanych choćby w Europie. Tutaj najlepszym przykładem jest to, jak długo trwa próba emisji tak zwanych corona bonds, czyli obligacji związanych z tą pandemią koronawirusa, które miałyby wspomóc poszczególne kraje. Europa działa wolniej, mniejsza jest stymulacja, mniejsza jest skala odreagowania. W długim terminie raczej bym się tutaj kierował tym, co pokazywałem na wykresie wskazującym na cenę surowców versus cenę akcji i być może to będzie początek powrotu do normalności na surowcach, czyli być może rynki wschodzące, w tym rynek polski, który jeszcze trochę w świadomości inwestorów zagranicznych jest rynkiem wschodzącym, będzie na tym zyskiwał. Chociaż z drugiej strony, to też muszę pewne wtrącenie dać, przed samym wybuchem pandemii mieliśmy już ekstremalne wręcz rozjazdy spółek wartościowych do spółek technologicznych czy spółek wzrostowych w Stanach Zjednoczonych i wydawać się mogło, że raczej to powinno zmierzać do powrotu do średniej, czyli spółki wartościowe powinny zyskiwać na wartości, a spółki wzrostowe tracić. I na razie widzimy absolutnie wręcz odwrotną zależność i jeszcze większy rozjazd, więc to jest zawsze ten problem z jakimiś długoterminowymi predykcjami. To, że jest jakieś ekstremum, to nie znaczy, że nie będzie ustanowione kolejne czy nowe ekstremum. Patrząc, jak szybko spółki technologiczne odrabiają straty po spadkach marcowych, czy mogą one stać się fundamentami kolejnej hossy? Chyba tak. Chyba należałoby się zgodzić, jakby, czy odpowiedzieć pozytywnie na to pytanie, bo pomimo tego, jak teoretycznie mogła się wydawać w przypadku niektórych spółek wręcz astronomiczna ich wycena, to jednak biznes przenosi się czy do internetu, czy do chmur. Czy... Tutaj najlepszym przykładem jest to, jaką transformację biznesową przeszedł Amazon, czy przechodzą kolejne spółki technologiczne i na razie są na pewno te spółki mocno wybierane przez zagranicznych zarządzających. Pytanie jest takie, czy ze względu na to, że mogą być one fundamentami kolejnych hossy, czy może ze względu na to, że na razie w mniejszym stopniu są narażone na ryzyka. I raczej chyba ta druga odpowiedź jest właściwa. Czy istnieje możliwość prowadzenia cyklicznych webinarów dla klientów dotyczących rynków? Ja nie ukrywam, że webinary bardziej takie specjalistyczne, już dotyczące konkretnych walorów prowadzę dla klientów domu maklerskiego. One są dostępne w naszym centrum informacji, w serwisie informacyjnym. Natomiast jeśli chodzi o taki cykl spotkań, niewykluczone. Wszystko zależy od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja. Tak naprawdę to była potrzeba państwa zgłaszana opiekunom, która spłynęła do nas. Byliśmy w stanie przygotować w tych dynamicznych czasach materiał, stąd też mamy okazję się dzisiaj spotkać, a państwo mają możliwość chociaż za pośrednictwem czatu ze mną porozmawiać i nie wykluczamy oczywiście kolejnych interakcji, jeśli będzie na to zapotrzebowanie. Kolejne pytanie. Mając oszczędności w złotówkach, w co je ulokować długoterminowo, jako lokata na przyszłość? Czy jest to moment na to, czy czekać? No tutaj odpowiem tak bardzo enigmatycznie. No wszystko zależy zakładając rachunek w każdym domu maklerskim, trzeba przejść specjalną ankietę, która definiuje profil inwestycyjny konkretnej osoby. Wszystko zależy od tego, na co te środki oszczędzamy, czy są to wolne środki, jakie są nasze bieżące dochody, jaka jest nasza bieżąca sytuacja, jaki jest nasz możliwy ryzyko, jakie możemy podjąć.
potrzebujemy tych wszystkich czynników, żeby móc dopasować konkretne rozwiązanie inwestycyjne w długim terminie. Dla niektórych osób to może być tylko i wyłącznie instrument bankowy i nic więcej, czyli lokata. Dla niektórych osób może być to trochę większe ryzyko, czyli na przykład obligacja korporacyjna, czy jakiś produkt strukturyzowany. Inne osoby bardziej agresywnym na przykład profilu wybiorą rynek akcyjny, a jeszcze inny wręcz zabieranie transakcji z większą częstotliwością przy pomocy maklera. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji klienta, no i najlepiej oczywiście ją przedyskutować czy omówić z własnym opiekunem. Padło stwierdzenie, że giełda wyprzedza to, co się ma zadziać w gospodarce i ona wskazuje na możliwe ożywienie. Czy słabe odczyty wskaźników PMI, które są również wskaźnikami wyprzedzającymi, nie są przesadnie zaniżone? Jeśli chodzi o wskaźniki PMI, to są wskaźniki nastroju. Mieliśmy ogromną panikę na rynku, wielki strach, stąd też te wskaźniki były na niskich poziomach. Czy one były ekstremalnie niskie? Być może, no tylko znowu, to wszystko zależy od tego, czy to już jest koniec recesji. Jeśli jest koniec recesji, zaczną łańcuchy dostaw wracać do normalności, nie będzie żadnych pożarów, to być może, na pewno w dużej mierze to, co się działo na rynku, ta niepewność wpłynęła na ankietowanych menadżerów. Więc to może być ten powód. Natomiast to, co pokazały prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jednak wskazały, że być może skala ta była właściwa. Tyle, że tutaj cały czas chodzi o to, że ta skala może być bardzo dynamiczna, ale zarówno bardzo krótka, ze względu na to, że ten szok, który przeżywa obecnie gospodarka, jest, bym powiedział, szokiem zewnętrznym. Nie jest to szokiem wewnętrznym, nie jest to problem, który powstał, czy wygenerował, czy powstał w samej gospodarce, tylko czynnik zewnętrzny spowodował to, że gospodarka musiała się zamknąć. I wraz oczywiście z ustępowaniem tego czynnika powinna wracać normalność, a PMI powinny odbijać. Polska jako rynek jest traktowana po części jako rynek rozwijający się, a po części jako rynek rozwinięty. Która przynależność może być bardziej sprzyjająca po kryzysie? No tak naprawdę my stopniowo się transformujemy jako gospodarka w stronę rynku rozwijającego się. Tu pamiętajmy dwie rzeczy, bo powiedziałem jako gospodarka. My jako gospodarka jesteśmy rynkiem rozwiniętym. Aspirujemy do G20. Oczywiście jeszcze kilka lokat nam brakuje. Natomiast jako rynek kapitałowy, jako rynek akcyjny, do długiego czasu byliśmy klasyfikowani jako rynek rozwijający się ze względu na strukturę spółek, które były. Nie mieliśmy spółek technologicznych, przede wszystkim spółkami, które w największym stopniu były na naszej giełdzie, to był sektor finansowy, spółki wydobywcze, paliwowe, sektor energetyczny. Ta struktura się z czasem zmienia. Zwiększa się udział spółek technologicznych, no na razie w formie deweloperów giel, ale chociaż tyle, zmniejsza się udział spółek wydobywczych, więc transformujemy się jako giełda. Prawdopodobnie w przyszłości, jeśli na rynek polski pojawi się tak silna hossa jak z lat 2002-2007, to też przyciągnie kolejne potencjalne firmy, a jeżeli gospodarka się transformuje, to efektem tego będzie również to, że w kolejnych latach będziemy coraz bardziej postrzegani jako jednak rynek rozwinięty. Czy tak słaba złotówka i przecena na akcjach to nie moment, kiedy zagraniczni inwestorzy zaczną skupować najlepsze spółki z GPW? To jest dobre pytanie. Oczywiście mamy zdecydowanie większą zmienność na rynku i tym samym większe obroty. Do tej pory
gdy nie było przyrostu rachunków, jakiegoś gwałtownego przyrostu rachunków maklerskich, tak jak to ma miejsce teraz, można było dość dobrze identyfikować, kiedy to kapitał zagraniczny wchodzi na nasz rynek, kiedy jednak jest to kapitał krajowy. Oczywiście, tak, jeśli zacznie się silne odreagowanie, to najlepsze spółki z GPW jako, powiedzmy, rynku, bo to też pewnie zależy od podziału poszczególnych spółek, będą kupowane, ale to jest raczej pytanie, czy to już jest po spadkach i mamy wszystko zdyskontowane i wracamy na ścieżkę ożywienia, czy jeszcze czeka nas jednak kilka tygodni perturbacji, dopiero wygaszenie epidemii i powrót do normalności. W zależności od tego, który z tych scenariuszy zagra, pojawią się zakupy najprawdopodobniej również z zewnątrz. W tej chwili na rynkach główną rolę grają emocje oraz doniesienia dotyczące wirusa. Kiedy realnie będzie można spoglądać i analizować różnego rodzaju wskaźniki ekonomiczne oraz giełdowe? PKB, PMI, bezrobocie i tak dalej. Pierwszą odpowiedź zaczynamy mieć teraz na rynku. W sensie zaczął się sezon wyników w Stanach Zjednoczonych, no i dużo spółek idzie w tą stronę, że przestaje publikować tak zwane guidance'y, czyli prognozy tego, jak będą się kształtować przychody i EPS-y w kolejnych kwartałach. Jednak to było dość jakby powszechne zjawisko na rynku amerykańskim. Wiele spółek od tego odchodzi, bo mówi, że nie jest w stanie przewidzieć skutków. Więc mamy bezprecedensową sytuację na rynkach akcyjnych i przez to trudno oszacować, kiedy te dane wrócą do normalności. Najprawdopodobniej, tak wydaje mi się, że ten definitywny moment to jest wtedy, gdy koronawirus przestanie być większym zagrożeniem, czyli kiedy zostanie czy już opatentowana, czy wejdzie do większej masowej produkcji szczepionka. Być może z pewnym wyprzedzeniem, choć część tych danych, tak jak na przykład zmiana PKB, która jest mierzona w ujęciu kwartał do kwartału, to będą dane opóźnione. Takim papierkiem lakmusowym mogą być wskaźniki PMI, mogą być te wnioski o zasiłki dla bezrobotnych, które pokazywałem w Stanach Zjednoczonych, choć tutaj równie ważne pewnie będą komunikaty na przykład Światowej Organizacji Zdrowia, która powie, że już pik jest za nami i na przykład to będzie takie utwierdzenie, że najgorsze jest już za nami. Na razie wszelkie dane makroekonomiczne, jak i EPS, jak i prognozy spółek są obarczone dużymi, potencjalnymi dużymi błędami, czy ryzykiem dużej niepewności tego, że ta prognoza może się zmienić, więc wrażliwość tychże danych jest teraz duża. Mam pytanie o WIG20, o formację objęcia BESY, nowe dołki, podwójne dno, czy obrona rynku gdzieś wyżej, czyli typowo analizę techniczną tego, co się dzieje na indeksie WIG20. Tu mogę odesłać tylko do moich webinarów, które nagrywam dla klientów biura maklerskiego, bo to już będzie jednak trochę zbyt duże wskazanie. Na pewno można stwierdzić jedno, tak nastrojowo. Mieliśmy ogromną panikę, ogromny strach. Konsekwencją tak silnych zmian jest równie silne odreagowanie. Przyzwyczajamy się do nowej rzeczywistości. Z tego odreagowania, z tego asymilowania nowej rzeczywistości może powstać nastrojowo większa tendencja wzrostowa. Natomiast z drugiej strony, oczywiście patrząc, odwracając trochę kota ogonem, brakowało nam w tej całym ruchu spadkowym takiego tych końcowych emocji, takich jak rezygnacja, jak zniechęcenie, tego, co często jakby charakteryzuje dołek na rynku. Znowu mamy dużą niepewność, już powtarzam to któryś raz, ale jednak tym wiodącym elementem będzie to, jak przede wszystkim będą się kształtować kolejne słupki w związku z epidemią i to może być ten główny wyznacznik na rynku. Niewątpliwie indeks WIG20 spadł do bardzo niskich poziomów, jest tani, co pewnie przyciąga sporo inwestorów, ale tak jak mówiłem wcześniej, to, że aktywo jest tanie, to nie oznacza, że nie będzie tańsze.
Następne pytanie, jak wpłynie obecna sytuacja na rynek nieruchomości oraz sytuację deweloperów i podmiotów zajmujących się obrotem nieruchomości? No znowu tutaj pojawiła się ogromna niepewność na rynku. Bo tak, z jednej strony mieliśmy bardzo rozgrzany rynek nieruchomości. Przede wszystkim ta sytuacja była widoczna u deweloperów, którzy i nawet wręcz brakujących czasami ziemi, zwłaszcza w dużych miastach czy aglomeracjach. A teraz mamy tak dużą niepewność, że na chwilę obecną wszyscy zadają sobie pytanie, co dalej się wydarzy z tym rynkiem. Pewne rzeczy można, myślę, już stwierdzić. Po pierwsze, to są wypowiedzi choćby prezesa PKO BP, że kryteria kredytowe zostaną w najbliższym czasie zaostrzone. Na razie wiele banków oczywiście udziela wsparcia kredytobiorcom w postaci różnego rodzaju karencji, natomiast prawdopodobnie ze względu na pogorszenie sytuacji finansowej poszczególnych osób, klientów indywidualnych, te kryteria w związku z udzieleniem kredytów mogą zostać zaostrzone. Tym samym kredyt może być mniej dostępny, więc teoretycznie w takiej sytuacji niepewności, przynajmniej krótkoterminowo, popyt na tego typu lokale czy też nieruchomości spada. To pokazywały dane choćby z rynku chińskiego, gdzie mieliśmy załamanie transakcji, co jest jakby normalne. Jak sytuacja zacznie wracać do normalności, to i tutaj sytuacja prawdopodobnie będzie się stabilizować. Natomiast przez te niepewności trudno jakoś jednoznacznie oddzielić odpowiedzi na to pytanie. Jeśli recesja, czy jeśli epidemia i trwające z tym obostrzenia będą trwały dłużej, to będzie skutkować spadkiem dochodów, spadkiem konsumpcji, pogorszeniem sytuacji materialnej klienta indywidualnego i tym samym spadkiem popytu na mieszkania i też spadkiem oczywiście tych udzielanych kredytów, choćby ze względu na zaostrzenie tych obostrzeń. Więc dla deweloperów tym lepiej, im szybciej się oczywiście zakończy ta sytuacja i wróci normalność. Zresztą tak jak i dla pozostałych podmiotów w gospodarce. Co pan myśli o korelacji srebra do złota w dłuższej perspektywie? Myślę, że po części odpowiedziałem już na to pytanie. Więc idziemy dalej. Czy na cenę srebra, ten rekordowy współczynnik złota do srebra, o którym wspomniałem, nie ma wpływu posiadanie przez JP Morgan rekordowych zasobów srebra i wielu pozycji krótkich? Są stroną podażową i popytową jednocześnie. Nie mam pojęcia, jakie ma pozycje JP Morgan. No na pewno srebro jest tym walorem o większym ryzyku. To jest po pierwsze, ma zdecydowanie większą betę, tak samo jak i kopalnie złota i w sytuacji ryzyka te walory były upłynniane. W sytuacji powrotu do normalności być może srebro będzie wracać do średniej czy do jakiejś proporcji w stosunku do ceny złota. No natomiast no, ciężko mi się odnieść do tej pozostałej części pytania. Dobrze, mamy ostatnie dosłownie na razie 4 pytania. A tak naprawdę... Dobrze, to na tą chwilę to jest ta część pytań, która została nagrana w sesji i zakończyła. Powiedziałem, że to są cztery ostatnie pytania. Może to nie jest do końca prawda. Tu koledzy pomagają mi edytować cały czat z Państwem. Więc na chwilę obecną materiał ten jakby ulega zakończeniu na tej części pytań. Jeśli pojawiły się dodatkowe pytania, to tak jak powiedziałem na początku, zostanie nagrany dodatkowy materiał, który zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej. Za kilka dni również po wygaśnięciu linku ten webinar, nagranie z tego webinaru będzie następny na naszych kanałach na YouTube, a ja z mojej strony
Dziękuję Państwu za poświęcony czas, za wysłuchanie moich przemyśleń na temat tego, co się dzieje w gospodarce i jak to może wpłynąć na zarówno nasze inwestycje, jak i na nasze samopoczucie. Wszystkim z Państwa, jak i również sobie życzę, abyśmy jak najszybciej wrócili do normalności i stopniowo zaczęli odrabiać to, co zostało utracone przez trwającą epidemię. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłości.